Dziś godzina 13.32. Dużo później. Wiele lat po lęku. Powiew wichru wstrząsnął willą. Jakby pod budynkiem przejechało metro. Profesor podniósł głowę, ale jego studenci byli za bardzo pochłonięci lekturą protokołu, żeby podmuchy mogły odwrócić ich uwagę. Ściemniło się. Zapalili małą lampkę, którą wcześniej przewidująco postawił na stole między nimi. Z drugiego końca stołu wyglądali jak uczniowie, którzy razem przygotowują się do jakiegoś sprawdzianu. Podczas gdy Patryk podparł głowę na obu dłoniach, Lidia przesuwała ołówkiem nad każdą linijką tekstu. Jej usta poruszały się podczas czytania. Obok, z prawej strony, leżał zeszyt, w którym od czasu do czasu coś notowała. Profesor wstał i się przeciągnął. Pomimo bólu, słuchał porad swojego ortopedy i co dwie godziny rozprostowywał stawy. W jego rozumieniu lekarz przekazywał mu tak samo mało skuteczne wskazówki jak przyjaciel, który swego czasu namówił go do odwiedzenia tamtego baru. Lidia znów coś zanotowała, a on postanowił, że sprawdzi, co ona tam pisze. Przeszedł obok pustych regałów, z których usunięto wszystkie książki prawdopodobnie żeby je sprzedać na pchni targu albo przez internet. Tylko jedna jedyna pozycja nie znalazła zainteresowania i stała teraz zakurzona za pękniętą szybą witryny. Jej grzbiet był odrapany i oblepiony myślimi odchodami. Ale i tak wyglądała, jakby ktoś dziś rano wstawił ją tam specjalnie dla niezapowiedzianych gości. Profesor poszedł dalej. Z jednej strony dlatego, że nie mógł znieść widoku chudej, wypełnionej uczuciem winy twarzy, która odbijała się w szybie witryny. Z drugiej strony nie chciał w ogóle wiedzieć, o który dokładnie tom leksykonu medycznego chodzi. Dotychczas udawało mu się też unikać spojrzenia w stronę kominka. Tym razem jednak jego wzrok zatrzymał się na zgniecionej plastikowej strzykawce. Wyglądała jak bierka z pomiędzy zgiętej anteny telewizyjnej, resztek kabli i wyrwanej płytki podłogowej. Nie rób tego! Wewnętrzny głos nakazał profesorowi nie ruszać strzykawki. Zupełnie niepotrzebnie tak głośno w nim krzyczał. Profesor i tak nie miał zamiaru jej stamtąd wyciągnąć ryzykując, że być może rozpadnie się przez to domek z kart jego psychiki. Odchrząknął cicho, żeby nie przestraszyć swoich studentów, kiedy się zbliżał. Jednak ci byli bardzo daleko, w zupełnie innym świecie. Jak stwierdził kiedyś Stephen King w swojej książce Jak pisać, pamiętnik rzemieślnika pisanie to telepatia. Autor przeszczepia własne myśli w głowy czytelników, pozwalając im często, mimo dystansu, nawet tysięcy kilometrów, widzieć, odczuwać i odkrywać miejsca, w których nigdy wcześniej nie byli. A co, jeśli to są złe myśli? Profesor, ciągle jeszcze niezauważony przez swoich studentów, stanął za Lidią, starając się, żeby jego cień nie padał na zeszyt. Jej dziewczęcy charakter pisma pasował do utartych opinii o płci czysty, uporządkowany, ozdobny. Kaspar widniało na samej górze kartki szarego, ekologicznego papieru. Poniżej zapisała w nawiasie kilka informacji, które wyczytała dotychczas z protokołu. Lekarz Ukośnik, ojciec córki, ukośnik Hamburg, ukośnik, błąd w sztuce lekarskiej? Następną kolumnę poświęciła łamaczowi dusz. Profesor uśmiechnął się smutno, kiedy przeczytał ostatnią notkę, którą Lidia zakończyła trzema znakami zapytania i podwójnie podkreśliła: Łamacz dusz równa się Jonathan Brook. Doktor, kolega, samookaleczenie motyw. Ostatnie zagadnienie warte było według niej nowego, lekko wciętego akapitu motyw. Dręczenie Sofii uniemożliwienie jej, żeby zdradziła, co wie o Kasparze, o córce Kaspara? Następnych słów nie potrafił jednoznacznie rozszyfrować, ponieważ Lidia zasłaniała część łokciem. Dostarczenie do kliniki równa się przypadek co wspólnego ma z tym Tom jaki jest związek z pozostałymi ofiarami. Ostatnie zdanie było wyraźne. Napisała je wielkimi literami. Zemsta łamacza dusz? Wiatr znów uderzył w zaciągnięte brudem szyby i Patryk po raz pierwszy podniósł wzrok, ale tylko po to, żeby sięgnąć po butelkę z wodą. Tego, że szef eksperymentu psychologicznego nie siedzi na swoim miejscu, tylko stoi za nimi, nawet nie zauważył. Dziwne, pomyślał profesor, nie patrząc już na notatki Lidii. Dziwne, że mimo złych wniosków dochodzi się na końcu do poprawnego, decydującego o wszystkim pytania. Jego wzrok, jakby przyciągany niewidocznym magnesem, znów powędrował w stronę kominka, który z tego miejsca sprawiał wrażenie, jakby chciano go zapchać śmieciami i gruzem, żeby jego ogień nigdy więcej nie zdradził tajemnicy. Gdy Lidia otworzyła 174 stronę akt, wywołało to taki odgłos, jakby wyłamywał sobie palce. Patryk, który czytał trochę wolniej, dopiero kilka minut później podążył za nią w zdradliwy świat wspomnień Kaspara. Akta pacjenta: nr 13.10.71 przez Larenz strony od 174 do 257. Echo wspomnień. W swoim śnie Kaspar odczuwał żal jak żywą istotę. Składały się nań liczne ciała, podobne do kleszczy, które zagnieździły się w jego duszy i wysysały z niego każdą, najmniejszą nawet radość. Gdy tylko otwierał usta, żeby usprawiedliwić się przed swoją porzuconą jedenastoletnią córką, wpełzało w nie nowe stado kleszczy, spragnione i wygłodzone, z ostrymi zadziorami na odnóżach, gotowe wpić się w śluzówkę tchawicy i przełyku i zaspokoić własne pragnienie jego siłami życiowymi. Wiedział, że nigdy już nie będzie szczęśliwy, nie po tym błędzie. Dlatego znów sięgnął po butelkę, wypił kolejny łyk, chociaż i tak już nic nie widział przy tym deszczu i przy tej prędkości, z jaką pędził swoim samochodem, uciekając przed sobą samym. Myślał, że nic nie może się stać, przy jego metodzie leczenia jeszcze nigdy nic źle nie poszło i musiało się to stać akurat teraz, przy najważniejszej pacjentce w jego życiu. Sięgnął po akta, wyjął z nich zdjęcie, pocałował je i jeszcze raz podniósł butelkę. O Boże, dlaczego ja ci to zrobiłem? Zacisnął dłoń na zdjęciu, spróbował przestawić wycieraczki na wyższy bieg, ale nie trafił w dźwignię i wtedy zobaczył drzewo. Wcisnął hamulec, zakrył twarz dłońmi i krzyknął: Co ja zrobiłem? Potem zrobiło się jasno. Oczywiście nadal spał, słyszał własny niespokojny oddech, ale nie mógł się obudzić. Nadal był więźniem koszmaru, chociaż otoczenie nagle się zmieniło. Nie siedział już w samochodzie, tylko na brzegu twardego łóżka. Jego bose stopy dyndały w powietrzu, a na nadgarstku miał plastikową opaskę z jakimś numerem. Zupełnie nic pan nie zrobił, stwierdził głos, którego nigdy dotychczas nie słyszał w swoich koszmarach. Był przyjemny, chociaż z nutką niesamowitości. Należał do mężczyzny, który albo od lat intensywnie palił papierosy, albo leczył się na krtań. Albo jedno i drugie. No jak to? Przecież mam na sumieniu własną córkę. Nie, odpowiedział głos. Nie ma pan. Teraz Kaspar widział, jak otwierają się drzwi, których wcześniej nie było w pokoju, i wchodzi przez nie mężczyzna, do którego wysokiej i ciężkiej sylwetki głos mógłby pasować. Jego twarz zasłaniał mroczny cień. To kto to był, skoro nie ja? Złe pytanie, powiedział głos, a cień trochę się rozjaśnił. Co się wtedy stało w mojej praktyce? Już lepiej. To pytanie jest dużo lepsze. Odpowiedziałem panu na nie w liście. List? W jakim liście? Nie wiem, co pan ma na myśli. Nic nie wiem o żadnym liście. Nie potrafię przypomnieć sobie nawet imienia swojej córki. Potrafisz, oznajmił głos, który przez ułamek sekundy zmaterializował się oczom Kaspara jako przerażająco znana mu twarz. Kaspar krzyknął, kiedy rozpoznał Jonatana Bruka, i krzyknął jeszcze głośniej, gdy twarz łamacza dusz znów się zmieniła. Godzina 2.58, 40 minut przed lękiem. Kim jesteś? Kaspar poznał po nabrzmiałych żyłach na szyi Szadeka, że ten do niego krzyczy. Sam odczuwał tylko lekkie ciśnienie w uszach i słyszał ciągłe dudnienie, odkąd odzyskał przytomność. Trząsł się z zimna i pocił jednocześnie. Nie wiem. Język miał suchy jak suszona śliwka. Kompletnie nie mógł nim poruszać, ale w tej chwili był to jego najmniejszy problem. Co się stało? Gdzie jestem? Kaspar spróbował unieść ręce i nogi, ale zdołał nimi poruszyć zaledwie o parę milimetrów. Jestem związany. Szarpnął gumami, którymi przywiązano go do stołu sekcyjnego. Pulsujący ból natychmiast przeszył jego lewe ramię i zrobiło mu się niedobrze. Ból stał się niemal nie do zniesienia, kiedy głowa opadła z powrotem na metalowy stół. O Boże! Tom zabrał z apteki pistolet ze środkami uspokajającymi, strzelił do mnie i zawlókł mnie do prosektorium. Kaspar zamknął oczy, ponieważ oślepiało go halogenowe światło. Miał wrażenie, że zaraz zwymiotuje, ze strachu i z powodu trucizny w swoim ciele. Co ze mną zrobiłeś? Nie był pewny, czy jego skrzek był w ogóle zrozumiały. Także dudnienie w uszach przybrało na sile. Weź się w garść. Środki uspokajające działają tylko jakieś dziesięć minut. Ten czas już minął. Gadaj, kim jesteś, co robisz tu w klinice? Powiew powietrza, wywołany czymś, czym Szadek machnął przed Kasparem jak wachlarzem, zdmuchnął włosy z jego spoconego czoła. Kiedy wypadła jedna kartka, Kaspar poznał akta. Jego akta. Skąd je mam? powiedział Tom. Leżały w bibliotece, na stole. Twój przyjaciel, Jonathan, zostawił je tam dla nas. On nie jest moim przyjacielem, odpowiedział Kaspar, zastanawiając się, dlaczego w jego przedramieniu tkwi strzykawka. Jednocześnie rozpoznał, że tętniący odgłos w jego uszach wydobywa się z sąsiedniego pomieszczenia tomograf. Program wirtopsji ciągle był włączony. Najwyraźniej pożar nie był w stanie zaszkodzić drogiemu urządzeniu. Obawiam się, że kłamstwa nie mają już sensu, stwierdził Szadek. Kaspar kilkakrotnie mocno zamrugał powiekami, żeby pozbyć się mętnej mgiełki sprzed oczu. No, przypominasz już sobie? Szadek plasnął go pobrudzoną sadzą kopertą prosto w czoło i wyjął z kieszeni niemal całkowicie zwęgloną kartkę. Znów w powietrzu pojawił się zapach spalonego papieru. Poznajesz to pismo? Dla N.H. Odczytał Kaspar i potwierdził skinieniem głowy. Jednak zrobił to nie dlatego, że rozpoznał pochylony charakter pisma, lecz dlatego, że przypomniał sobie pierwszą literę swojego nazwiska, które pojawiło się w jego głowie niedawno tu w prosektorium Haberland. To był kolejny kawałek układanki do jego przeszłości, którą Rasfeld i Sofia stopniowo chcieli mu wyjawić i to na pewno nie w taki sposób, w jaki właśnie robił to Tom. Sanitariusz obrócił kopertę. Inicjały nadawcy wyglądały jak oskarżenie. J.B. Jonathan Brook. Kaspar zachodził w głowę, jak to możliwe, że zawartość jest bardziej zniszczona niż koperta. Wygląda na to, że twój kumpel zadał sobie sporo trudu z doborem słów na tyle, na ile można je odczytać. Szadek popadł w teatralny ton, zastępując dramatyczną ciszą nieczytelne akapity i zdania. Drogi kolego. Tragiczny incydent, za który nie ponosi pan moim zdaniem żadnej winy, ponieważ w tym miejscu brakowało całego akapitu. Dlatego proszę trzymać się planu, który uzgodniliśmy. Proszę udać się do kliniki Teufelsberg, najlepiej jeszcze przed wigilią, i. Szadek schował list z powrotem do akt i uderzył Kaspara z koroszytem w policzek, tak, że aż głowa odskoczyła mu w prawo. Drogi kolego, nasz plan, co to ma znaczyć, co? Co twoje nazwisko robi w tych aktach? Nie wiem. Skończ wreszcie te swoje gierki, Kaspar. Albo panie N.H., albo jak tam się nazywasz? Szadek uderzył jeszcze raz. Tym razem twardym grzbietem segregatora walnął go prosto w czoło. Fakty są takie, że znasz łamacza dusz. Już go kiedyś widziałeś i to on cię tutaj ściągnął jako swojego kolegę. Nie. Świetnie. Spróbuję więc inaczej. Tom kopnął wściekle w stolik na kółkach, z którego z brzękiem pospadały na podłogę różne narzędzia. Pochylił się i podniósł piłę do cięcia kości. W takim razie będę musiał wyciągnąć z ciebie prawdę w inny sposób. Godzina trzecia zero jeden. Najgorsza w całej sytuacji była niemożność zaprzeczenia. Przynajmniej w jednym punkcie Szadek miał całkowitą rację dostarczył na to nawet pierwszy niepodważalny dowód kaspar znał bruka co najmniej w takim samym stopniu jak drugą ofiarę nauczycielkę ze szkoły podstawowej swojej córki katie adesi wiedział że obydwie osoby widział już wcześniej wtedy w swoim prawdziwym życiu z którego pamiętał tylko strzępy ale jeśli rzeczywiście istniał jakiś plan który doprowadził ich wszystkich w wigilijny wieczór do tej kliniki psychiatrycznej musiał być dziełem wyjątkowego wariata być może jego samego. Co ja zrobiłem? Kaspar widział przed sobą poszczególne fragmenty mozaiki, próbował je do siebie dopasować na podstawie kształtów i odcieni, ale nie udawało mu się rozpoznać całości. W jaki sposób to wszystko się łączy? Błąd w sztuce lekarskiej, wypadek samochodowy, które naznaczyły go na zawsze. I dlaczego Bachman znalazł go nieprzytomnego w przydrożnym rowie, skoro podobno kilka godzin wcześniej potajemnie prześliznął się do kliniki. I do tego jeszcze z psem. Gdzie są pozostali? zapytał, żeby zyskać na czasie. Szadek stanął za nim, co jeszcze bardziej wzmogło grozę sytuacji, ponieważ nie widział teraz, co chce z nim zrobić rąbnięty najwyraźniej sanitariusz. Sądząc po syczących odgłosach właśnie spryskiwał dezynfekującym płynem ostrze piły. O kobiety nie musisz się martwić, zamknąłem je w bibliotece. Ponownie rozległ się syk. A Bachman? Znowu próbujesz mnie robić w konia? Przecież to ty go widziałeś ostatni. Głowa Kaspara opadła w tył i pomyślał, że zaraz zostanie oskalpowany. Tak mocno szadek ciągnął go za włosy. Wykrzywiona wściekłością twarz sanitariusza unosiła się parę centymetrów nad jego twarzą. Z ust szadeka wypłynęła stróżka śliny i w każdej chwili mogła spaść prosto w oko Kaspara. Koniec rozgrzewki. Pora zacząć przedstawienie. W polu widzenia Kaspara pojawiło się mokre, ostrze piły. Przełknął ślinę. Czuł, jak jabłko Adama boleśnie uciska naprężony przełyk. Stój, nie, proszę! Kaspar błagał o życie. Szarpał za więzy, wyginał nagi tors i krzyczał tak głośno jak tylko potrafił. To ci nic nie da, stwierdził Szadek. Teraz już tylko prawda możecie uratować. Ale ja nic nie wiem. Wiesz dlaczego ci nie wierzę? Kaspar gwałtownie pokręcił głową, połykając z powrotem kwas żołądkowy, który podszedł mu do gardła. Bo tak cholernie przypominasz mi mnie. Szadek podetknął mu pod oczy, pokryte bliznami wnętrze dłoni. Opowiadałem ci o moim ojcu, nie? Powiedział Tom. Tego wieczoru, kiedy moja matka za słabo posoliła ziemniaki, wpadł na jeszcze jeden zabawny pomysł. Wepchnął moją dłoń do tostera. Ręka Toma zniknęła. Po tym jak złamał szczękę matce, wyszedł do knajpy i kiedy wrócił, zataczając się od ściany do ściany, mamy nie było. Pojechała do szpitala, zabrała ze sobą mojego brata i siostrę. Zostałem tylko ja, żeby ostatecznie rozwiązać problem z ojcem. Nie doceniłem go jednak, chociaż wypił pewnie z pół zapasów baru, był silny jak wół. Szadek stanął z boku stołu do sekcji zwłok. Chciał wiedzieć, gdzie są jego pozostałe dzieci. Wsadził więc moją rękę do tostera. Wrzeszczałem i błagałem, żeby przestał. Chciałem się uwolnić, ale on się tylko śmiał. Wiesz, czego się nauczyłem tamtego dnia? Tom zadał pytanie podejrzanie cicho i nie czekał wcale na odpowiedź. Samą przemocą nic nie osiągniesz. Rzucił piłę z powrotem na stolik z narzędziami i Kaspar westchnął z ulgą. Ból był okropny, ale ich nie wydałem. Ojciec dał mi spokój dopiero wtedy, gdy zrobiło mu się niedobrze od słodkawego smrodu. Ten nachlany idiota pomyślał, że naprawdę nic nie wiem. Gdyby chociaż raz w życiu zajrzał do leksykonu medycznego, mógłby dużo łatwiej wyciągnąć ze mnie prawdę. Co masz na myśli? Zaniepokoił się Kaspar, a ulgę zastąpił nieokreślony jeszcze lęk. Szadek znów się zaśmiał. Pokażę ci, przecież jesteś lekarzem. Mówi ci coś nazwa tiopental? Barbiturat. Odpowiedział automatycznie Kaspar. Wysoce skuteczny, w ciągu kilku sekund prowadzi do całkowitej utraty świadomości. W anestezjologii jest używany jako wstęp przed pełną narkozą. Zgadza się, powiedział Szadek. Przy większej dawce ten hipnotyzujący środek wystrzeliwuje cię w kosmos. W mniejszych dozach działa rozluźniająco, wywołując niekontrolowany słowotok. Dlatego między innymi tajne służby tak chętnie używają go podczas przesłuchań. Jak myślisz, czy to nie wspaniałe, że tak dobrze zaopatrzona jest apteka w klinice? Szadek wskazał na zgięcie łokcia Kaspara. Żadnych gwałtownych ruchów. Inaczej wbije ci igłę prosto w oko. A nie w żyłe. Godzina trzecia 03 W świecie współczesnych mitów legenda o serum prawdy zajmuje jedno z pierwszych miejsc w rankingu pozornej wiedzy. Większość ludzi wierzy w istnienie chemicznej substancji, za pomocą której kat z łatwością może złamać wolę swojej ofiary. Środek, który wprowadzony do krwiobiegu doprowadzi do wyjawienia każdej nawet najbardziej skrywanej tajemnicy. Jednak rzeczywistość wokół Kaspara wyglądała zupełnie inaczej, była beznadziejna. Środek, który wstrzyknął szadek, powodował jedynie usunięcie biochemicznego dywanu, pod który zamiatamy najbardziej intymne sekrety. Zjawisko znane każdemu anestezjologowi, który staje się spowiednikiem, ponieważ pacjent w ostatnich sekundach przed operacją nieświadomie zdradza swe największe grzechy. Zwłaszcza kobiety w takich sytuacjach mają skłonność do zdradzania w drastyczny sposób swoich seksualnych upodobań. Tiopental osłabia zatem ośrodki kontrolne w mózgu, powoduje jednak ujawnienie tylko świadomie ukrywanych myśli, a nie tych, które drzemią pogrzebane pod gruzami podświadomości. Stój, nie, zaczekaj! Błagał Kaspar głównie po to, żeby zyskać jeszcze trochę czasu. Zimno sparaliżowało od środka jego lewą rękę. Nie widział, jaką dawkę tom mu wstrzyknął, ale czuł, jakby to było co najmniej pół litra zimnej cieczy. Nie martw się, potrafię zrobić zastrzyk. Pierwszy zrobiłem ojcu, kiedy spał, ale to była większa dawka, jeśli wiesz, co mam na myśli. Szadek zaśmiał się szczekliwie. A wracając do ciebie, z czego chcesz mi się wyspowiadać? Słowa sanitariusza zabrzmiały bardzo dziwnie, jak w jakimś pustym kościele. Mieszały się z ciszej już pulsującym odgłosem pracującego tomografu, jakby ktoś zamknął dźwiękoszczelne drzwi, które dotychczas stały otwarte. Coś, coś mi się przypomniało skłamał Kaspar. Przed chwilą wyraźna myśl schowała się znów we mgle świadomości. Narkotyk pokazywał swoje dezorientujące działanie. Słucham, rzucił Tom, podczas gdy zimno rozchodziło się coraz dalej. Chłodna siatka rozciągała się teraz od ramienia aż prawie do serca. Coś. Coś przed chwilą powiedziałeś. Kaspar uśmiechnął się wbrew własnej woli. To była absurdalna myśl. Tom nie był przecież fachowcem. Gdyby źle ocenił masę jego ciała i choć odrobinę źle wyliczył dawkę, Kaspar w ciągu paru sekund zapadłby w sen. Ale jak na razie narkotyk stłumił wszelki strach, a liczne myśli kłębiły się w jego głowie, także czuł, jak dużo siły kosztuje go powstrzymywanie się przed niekontrolowaną paplaniną. Jak to nazwałeś? Gapił się na strzykawkę w swoim ramieniu i marzył tylko o tym, żeby ktoś chlusnął mu w twarz lodowatą wodą, tak by nie stracił przytomności. Tiopental? usłyszał odpowiedź Szadeka z wielkiej oddali, chociaż ten stał tuż przy nim. Nie. Nie. Zamrugał oczami, potem szeroko je otworzył i z wielkim trudem powstrzymał powieki przed opadnięciem. Oczywiście, to jest to. Uniósł głowę, na ile się dało i na ile pozwalały mu wzbierające mdłości, i to przyspieszyło cały proces. Im bardziej napinał kark, tym bardziej przesuwała się zwrotnica w jego głowie i pociąg pamięci mógł obrać kurs na pierwszą ważną stację środek hipnotyzujący. Powiedział Kaspar, gdy skinął głową, mocno strzeliło mu w karku. Powiedziałeś, że to jest środek hipnotyzujący. Uwolnij mnie. To właśnie jest rozwiązanie. Godzina trzecia zero sześć. Ucisk zelżał, ale chłód pozostał. Jednocześnie Kaspar czuł się w nieprzyjemny sposób oszołomiony. Serce skakało mu jak zepsuta płyta CD co jakiś czas biło normalnym rytmem, żeby nagle zadudnić synkopowo, zamierając na dłuższe i krótsze chwile. Bolało go bardzo. Pulsujący ból pozbawiał go powietrza do oddychania, ale na szczęście mógł jeszcze mówić, chociaż jego głos coraz bardziej przypominał głos osoby wracającej z mocno zakrapianej imprezy. To jest rozwiązanie, powtórzył. Co masz na myśli? Tom musiał dwa razy powtórzyć to pytanie, zanim Kaspar wreszcie je zrozumiał. Karteczka z zagadką w dłoni Sofii, wyjąkał. To prawda, chociaż nazwa kłamie? Tak. I odpowiedź to. Kaspar przełknął ślinę. Paliło go w gardle i miał wrażenie, że jego język podwoił swoją objętość. Odpowiedź to hipnoza. Jak to? Słowo pochodzi z greki. Hipnos jest imieniem Boga snu. Kaspar miał dziwne wrażenie, że sam słyszy swoje słowa i to ze sporym opóźnieniem, jak podczas międzykontynentalnej rozmowy telefonicznej z zakłóceniami. Chociaż jakkolwiek by na to patrzeć, udało mu się właśnie zbudować całe zdanie. Ale co do diabła miałoby to znaczyć? Kaspar skoncentrował się na oddechu, nabrał dużo powietrza, przy wydychaniu policzył do trzech i dopiero wtedy powiedział. Wcześniej naukowcy byli zdania, że hipnoza to stan podobny do snu. Mylili się, jest wręcz przeciwnie. Zamknął oczy i mówił dalej trochę głośniej, również po to, żeby nie zasnąć. Probant nie śpi, tylko jego kontrolowana świadomość jest ograniczona. Tak jak u ofiar, jak u sofii, rozumiesz, łamacz dusz ją zahipnotyzował. Taka jest prawda, chociaż nazwa kłamie. Bzdu. Ra. Szadek wykrzyczał każdą sylabę z osobna, a jego okrzyk odbił się od aluminiowych lodówek. Kaspar otworzył najpierw jedno oko, później drugie i jasny promień skoncentrowanego bólu przedarł się z siatkówki wprost do mózgu. Dlaczego? Sam zaczął krzyczeć. Przynajmniej tak mu się wydawało, bo pewności nie miał. Nie mam teraz dość siły, żeby ci to wszystko wyjaśniać, ale posłuchaj. Wił się na stole. Ręki ze strzykawką nie mógł poruszyć ani o milimetr, bo szadek trzymał go mocno. — Potrzebujesz mnie trzeźwego. — Do czego? — Sopor. Wykasłał Kaspar. Tych parę słów jeszcze bardziej nadwyrężyło podrażnione przez dym gardło. Niemiłosiernie chciało mu się pić. Jakaś część w nim pragnęła, żeby szadek wreszcie wstrzyknął mu resztę środka znieczulającego. Przynajmniej ból głowy by mu przeszedł. Nie mógł jednak się teraz poddać, jeśli chciał wyjść z tego żywy. Sofia sama dała nam wskazówkę, kontynuował, szukając wzroku toma. Łamacz dusz hipnotyzuje swoje ofiary, wprowadzając je w paraliż przysenny, w spirale cierpienia pomiędzy budzeniem się a zasypianiem, z której same nie są w stanie się uwolnić. Hipnoza? powtórzył Szadek z niedowierzaniem. Tak! Szok, odwrócenie uwagi, zaskoczenie, zwątpienie, splątanie, dysocjacja. Kaspar znał czynniki, które pojedynczo lub skumulowane powodowały, że probant zostaje wprowadzony w stan, w którym jego działanie i myśli mogą być manipulowane z zewnątrz. Dobra, wystarczy tego, wrzasnął szadek. Każdy wie, że nie można zahipnotyzować człowieka na siłę. Można, zaprzeczył Kaspar słabym głosem. Popełnił błąd i wystawił do przodu brodę. Ponieważ nie kontrolował już swoich ruchów, po sekundzie znów walnął tyłem głowy w stół sekcyjny. Kolejny jasny błysk przemknął pod zamkniętymi powiekami, oświetlając przez krótką, przerażającą chwilę obraz z przeszłości, który najchętniej natychmiast by zniszczył. Wspomnienie o jasnowłosej dziewczynce, która kręci głową, dając mu do zrozumienia, że nie chce być leczona. O nie, zrobiłem to wbrew woli mojej córki. Hollywoodzkie bajeczki. Słyszał wściekły głos szadeka. Niewinni ludzie, których przerabia się na zamachowców, gotowych na zawołanie wysadzić się w powietrze, co? Ludzie, którzy popełniają samobójstwo, bo ktoś powiedział do nich niebieska podkowa. Jaką bajdę jeszcze wymyślisz, żeby ratować skórę, co? To jest niemożliwe. Mogę to udowodnić, powiedział Kaspar. Rozwiąż mnie. Jeszcze czego? Tom sięgnął znów do strzykawki. Stój, stój. Potok myśli przekroczył w głowie Kaspara krytyczny poziom. Wał zabezpieczający jego umiejętności komunikacyjne był bliski przerwania. Medycyna akademicka rzeczywiście wychodziła z założenia, że nikogo nie da się wprowadzić w trans wbrew jego woli. Ale co w sytuacji, jeśli ofiara nic nie wie o zastosowaniu hipnozy, jeśli jej wola sprzeciwu została wcześniej złamana szokiem, traumą albo narkotykiem? Chciał opowiedzieć Szadekowi o pewnym projekcie CIA z czasów zimnej wojny, w ramach którego badano pranie mózgu dla celów wojskowych i o jego zastraszających wynikach. Z niewiadomych powodów znał na pamięć raport z operacji Artichok. Poprzez udawanie badań na mierzenie ciśnienia krwi można przekonać probanta do odprężenia się. Test krwi może zostać wykorzystany do podania narkotyku. Badanie oczu może zostać wykorzystane do nakazania probantowi śledzenia wzrokiem promienia, światła lub wpatrywania się w błyski, podczas gdy przekazywane mu są werbalne polecenia. Kaspar chciał opowiedzieć Tomowi o zastrzykach z witamin, podawanych ludzkim królikom doświadczalnym, bez ich wiedzy, które w rzeczywistości zawierały ametal sodu o tajemniczych protokołach Alznera, które zmieniają podświadomość przez samą ich lekturę. Chciał też zacytować końcowe słowa z raportu Komisji Etyki. Po zadaniu silnego bólu fizycznego i psychicznych tortur, szczególnie przez doprowadzenie do ciężkiego, traumatycznego szoku po podaniu zmieniających świadomość narkotyków, może się udać wprowadzenie w stan hipnozy podatnych na to osób, wbrew ich woli i zapanowanie nad ich świadomością. Wszystko to i dużo więcej pragnął opowiedzieć, ale zabrakło mu sił. Gorączkowe zmęczenie sparaliżowało jego struny głosowe tak, że był w stanie mamrotać jedynie niepełne zdania. Ty też możesz. Co? To zrobić? O co ci chodzi? Zachipnotyzować mnie. Kaspar zacisnął pięść, świadomie wbijając sobie okruch szkła głęboko w ciało, przeszywający ból nieco go ocucił. Wszystko zależy od okoliczności. Popatrz, jestem całkowicie w Twoich rękach. Im więcej trucizny mi wstrzykniesz, tym łatwiej ci będzie mnie złamać. Znów zakasłał, tym razem zachłysnął się własną śliną. Ale przecież. Nie na kilka tygodni, powiedział Szadek z wściekłością kopiąc w stół, a już na pewno nie do śmierci, jak to było w przypadku pierwszej ofiary. Powoli zaczynam wierzyć, że jednak nie jesteś lekarzem. Inaczej wiedziałbyś, że każda nieudana hipnoza kończy się naturalnym snem. Ofiary obudziłyby się więc same, ale na pewno by nie umarły. A jednak. Jestem lekarzem. Tego Kaspar był pewien. Wspomnienia pojawiały się coraz częściej. Gdyby byli teraz w gabinecie Rasfelda, mógłby to udowodnić. Tam stała księga psychiatrów, kompletny spis wszystkich lekarzy. Widział przed sobą hasło ze swoim nazwiskiem: Doktor Medycyny Niklas Haberland, specjalista w dziedzinie neuropsychiatrii i hipnoterapii. Masz rację, spróbował uspokoić Toma, zanim ten poda mu kolejną dawkę tiopentalu. Hipnoterapia w zasadzie jest bezpieczna. Najgorsze to utrata kontaktu. Kaspar sam się dziwił, jak dobrze znał te fachowe pojęcia, kiedy hipnotyzer nie może przemówić do pacjenta i ten nie reaguje na jego sugestie. W tym masz rację. Wtedy wystarczy tylko odczekać, w końcu każdy się obudzi. Ale wtedy często zdarzają się niezamierzone wpadki, nieumyślne szkody. Obrażenia przy pokazowych hipnozach, kiedy na przykład jakaś kobieta z publiczności biega po scenie na czterech łapach jak pies i przypadkowo wpada do kanału orkiestry. Dotychczas jednak nikt nie sprawdził, czy możliwe jest świadome zaszkodzenie komuś. Nie rozumiesz jeszcze. Kaspar szeptał już tylko i nie miał pojęcia, czy wszystko powiedział odpowiednio głośno. Jego poziom percepcji był bliski zeru. Nie panował już nad sobą, paradoksalnie, w chwili, kiedy musiał opowiadać o technikach hipnozy. Jeśli komuś rzeczywiście udało się odkryć rodzaj hipnozy, za pomocą której może wysłać pacjenta w trwałą śpiączkę, to na pewno nie dowiemy się o tym z fachowych publikacji. Byłoby to zakazanym eksperymentem na ludziach, i obawiam się, że właśnie coś takiego się wydarzyło tu, w tej klinice, i wszyscy jesteśmy uczestnikami tego eksperymentu. Kaspar zauważył, że któreś z jego ostatnich słów musiało osiągnąć cel. Podczas gdy Tom splótł z namysłem dłonie na karku i wpatrywał się w niego niezdecydowany. Kaspar kontynuował: Rozwiąż mnie, proszę. Wydaje mi się, że wiem, jak wyprowadzić Sofię z paraliżu przysennego i uwolnić nas wszystkich. Szadek zacisnął usta i przeczesał włosy. Westchnął, i chwilę potem Kaspar poczuł, że nacisk zelżał. Strzykawka, która do niedawna tkwiła w jego ręce, leżała już na stoliku, obok innych narzędzi do obdukcji. Jeden fałszywy ruch i cię załatwię. Sanitariusz rozwiązywał właśnie więzy na lewej ręce Kaspara, kiedy stało się coś niemożliwego. Gdzieś w klinice zadzwonił telefon. Godzina trzecia 09. Stój, nie. Krzyczał za szedekiem, który nie odwracając się ani razu wybiegł na korytarz. To pułapka. Chciał go ostrzec, ale głos odmówił mu posłuszeństwa. Kaspar podparł się na uwolnionej lewej ręce, obrócił się na bok i drżącymi palcami zaczął rozwiązywać pozostałe więzy. Kolory wokół niego zmieniły się, tak samo jak odgłosy. W sali obok tomograf ciągle jeszcze pracował z psychodeliczną dynamiką muzyki techno. Głuche uderzenia następowały coraz szybciej i zagłuszały dzwonek telefonu, którego w zasadzie nie powinno być. Łącze telefoniczne było przecież zniszczone, a dzwonek był o wiele zagłośny i krzykliwy. Na dole w piwnicy nie powinno być go w ogóle słychać. Chyba, że. Kaspar chciał się wyprostować. Trafił rękami w pustkę i upadł na twardą podłogę. Coś trzasnęło w jego lewym ramieniu, wrzasnął. Niestety tylko świadomość miał znieczuloną. Ośrodek bólu działał jak należy. Przewrócił stolik z narzędziami, próbując się na nim wesprzeć. Odruchowo złapał za skalpel, który upadł tuż przed nim, zamienił go jednak zaraz na strzykawkę. Gdyby musiał się bronić, to szybki zastrzyk byłby zdecydowanie bardziej skuteczny, nawet jeśli strzykawka straciła już sporą część swojej zawartości. Krzyknął, kiedy przez zapomnienie obciążył kontuzjowaną nogę i odłamek szkła jeszcze głębiej wbił mu się w ciało. Z trudem podciągnął się na sekcyjnym stole i, kuśtykając, ruszył w stronę wyjścia. Było ono oddalone zaledwie o kilka kroków, lecz wszystko rozmywało mu się przed oczami. W pierwszej chwili miał nawet wrażenie, że otwarte drzwi oddalają się od niego, im bardziej posuwa się w ich kierunku. Stracił równowagę i znów musiał podeprzeć się na rannej nodze, ale ból przynajmniej zapobiegł omdleniu. W duszy walczył z nierozwiązywalną sprzecznością. Z jednej strony chciał uciec, zanim łamacz dusz przyjdzie na dół po niego, z drugiej strony marzył, by zapaść w niekończący się sen. Sen, pomyślał i nagle znowu począł w nozdrzach zapach dymu, może jednak dlatego, że stał już na korytarzu, kilka metrów od oddziału radiologii, w którym sam podłożył ogień. Dlaczego Sofia po prostu nie zapadnie w głęboki sen? W jakiś sposób udało się Kasparowi dotrzeć do windy. Nacisnął przycisk, żeby ściągnąć ją na dół. Schody nie wchodziły w grę. Każdy stopień był w tej chwili przeszkodą nie do pokonania. Oparł czoło o zamknięte drzwi i zaczął się zastanawiać. Przez cały czas czuł wibrację tomografu i słyszał tupanie ciężkich buciorów szadeka na parterze nad nim. Dzwonek telefonu ucichł. Tom ma rację, dlaczego ofiary po prostu się nie obudzą i dlaczego wszystkie trzymają w dłoni karteczki z zagadką. Liny windy skrzypnęły artretycznie i kolejna myśl zaatakowała Kaspara. Chwileczkę. Odpowiedź była tak oczywista, że najpierw nie mógł w nią uwierzyć. Sopor paraliż przysenny oczywiście byliśmy tacy ślepi. Wszystko działo się na ich oczach. Sofia wykazywała wszystkie symptomy pacjentki, którą manipuluje bezwzględny hipnotyzer. Bruk najprawdopodobniej przywołał jakieś traumatyczne przeżycie z jej przeszłości, jej najgorszy lęk, największy wstrząs, może moment, kiedy były mąż zabrał jej dziecko. Potem łamacz dusz z premedytacją przerwał kontakt między sobą a ofiarą, tak samo jak we wszystkich wcześniejszych przypadkach. Świadomie wywołał przerwanie kontaktu z Sofią w trakcie hipnozy, powodując, że nie była w stanie reagować na jakiekolwiek zewnętrzne bodźce. Dzięki temu nikt oprócz niego nie mógł do niej dotrzeć. Ale przed ostatnim decydującym krokiem pojawił się Linus i mu przeszkodził. Dlatego stan Sofii odpowiadał typowym reakcjom spotykanym przy nieudanej hipnozie. Budziła się raz za razem. Kaspar przypomniał sobie trzepoczące powieki Sofii, jej jęki, tych kilka chwil, kiedy wydawała się reagować i chciała coś powiedzieć, zanim znów zapadała w trans. Mogliśmy ją od tego uwolnić. Jednym jedynym słowem mogli przerwać spirale i zneutralizować posthipnotyczne polecenie, które przekazał łamacz dusz, żeby jego ofiary natychmiast wracały w hipnotyczny stan, gdy tylko otworzyły oczy. Kiedy na źrenice padnie światło. O Boże! Kaspar tłukł pięściami w drzwi windy, jakby dzięki temu mogła szybciej zjechać na dół. Jednak wskaźnik nad jego głową pozostał bez ruchu a więc jednak schody. Pokuś tykał w bok, w ostatniej chwili złapał się poręczy, unikając upadku. Stopień po stopniu zaczął się wdrapywać na górę, opierając się na zdrowej nodze, a kontuzjowaną ciągnąc za sobą to było takie proste rozwiązaniem zagadki było rozwiązanie zagadki. Godzina trzecia jedenaście. Przycisnął do piersi skaleczoną dłoń, próbując wywrzeć ucisk na serce, które z każdym krokiem biło coraz szybciej. Tom! krzyknął. Chciał przekazać sanitariuszowi swoje podejrzenia, z nadzieją, że mają one jakikolwiek sens. Jeśli się nie mylił, wystarczy poczekać na kolejny moment, kiedy Sofia znów otworzy oczy i powiedzieć jej hasło. Jeśli psychiczne obrażenia, jakie odniosła dotychczas, nie były zbyt duże, odzyska dzięki temu kontrolę nad swoją świadomością, albo zapadnie wzbawczy sen. Tom! znów odpowiedziała mu cisza, chociaż krzyczał z całych sił. Pokonał wreszcie ostatni stopień i jego zakrwawione stopy pozostawiły pierwsze ślady na kremowej wykładzinie w holu. Usłyszał stukanie drzwi windy za sobą. Nie zamykały się do końca. Zastanawiał się przez chwilę, czy powinien wyjąć drewniany klin blokujący drzwi windy. Zaniepokoił go jednak fakt, że w kabinie windy nie paliło się światło. A co jeśli łamacz dusz czeka tylko na ten właśnie moment, żeby rzucić się na niego z ciemności? Zdecydował, że potrzebuje pomocy. Gdzie jest Tom? Uzbrojony tylko w strzykawkę, nie miał zamiaru narażać się na nieznane niebezpieczeństwo i, szukając pomocy, wpatrywał się w ciemny korytarz prowadzący do biblioteki. Tylko dlaczego drzwi na końcu są otwarte? Jeszcze bardziej jednak zdziwił go błyszczący przedmiot, który wyglądał tak, jakby obracał się kilka metrów przed nim, odbijając ogień z kominka w bibliotece. Zaraz potem, gdy zrobił kolejny krok, zorientował się, co leży przewrócone na podłodze korytarza. Był to wózek Sofii, którego jedno koło ze szprychami obracało się powoli. Godzina trzecia dwanaście. Nazywam się Niklas Haberland. Palcem wskazującym zatrzymał koło i zmrużył oczy. Sofia? szepnął, otwierając bosą nogą uchylone nieznacznie ciężkie drewniane drzwi. Nazywam się Niklas Haberland, jestem neuropsychiatrą. Jego usta poruszały się jak u dziecka, które czyta po cichu czytankę. Raz za razem powtarzał tę samą myśl, jak formułę zaklęcia, które ma odgonić wszelkie zło, jakie spodziewał się zastać w bibliotece. Nazywam się Niklas Haberland, jestem neuropsychiatrą i ekspertem w dziedzinie hipnozy. Zacisnął mocniej palce wokół strzykawki i wszedł do środka. Przed kominkiem zobaczył czyjąś postać i zamknął oczy. Nazywam się Niklas Haberland, jestem neuropsychiatrą i ekspertem w dziedzinie hipnozy i popełniłem błąd. Kiedy je otworzył, postać nadal była w tym samym miejscu. Siedziała na jednym z krzeseł w pobliżu dymiącego ognia, a jej skóra nabrała śmiertelnej bladości popiołu z kominka. Broda Grety Kamiński spoczywała na piersi, prawa ręka zwisała bezwolnie, a lewa spoczywała na kolanach. Sprawiała wrażenie sztywnego, nieruchomego manekina, który pod wpływem najmniejszego ruchu powietrza upadnie na bok. Przez moment miał wrażenie, że starsza pani zaraz odsunie się w bok, uderzając głową o ziemię, i na jego oczach rozsypie się w proch. Wyszeptał jej imię, zrobił ostrożny krok w jej stronę, niepewny, czy jej pierś podnosi się i opada, czy to tylko złudzenie optyczne wywołane przez migotanie ognia. Tom? Jasmin? Gdzie jesteście? Zastanawiał się, szukając jakiegoś śladu życia u Grety, pulsującej tętnicy szyjnej, drżenia jej siniałych ust czegokolwiek. Stał na wyciągnięcie ręki od niej i ukląkł. Żeby jej nie skaleczyć, odłożył strzykawkę na dywan obok jej stóp. Odezwał się bezpośrednio do niej i w tym momencie wszystko potoczyło się już o wiele za szybko. Nie wiedział, czy najpierw usłyszał śmiertelny krzyk, a później metaliczny trzask, czy odwrotnie. Nie wiedział nawet, w jaki sposób znalazł się tak szybko z powrotem na korytarzu, zmierzając w kierunku windy, z której dochodziły bezlitosne odgłosy walki. Jej drzwi były teraz szerzej otwarte i wydobywał się z niej drżący, cienki promień latarki, skierowany w stronę oszklonej recepcji Bachmana, przy głównym wejściu. Kaspar zatrzymał się. Korytarz był zbyt wąski, a winda za daleko, żeby mógł zajrzeć do środka. Jedyną rzeczą, jaką rozpoznał, było to, że tym razem drzwi nie blokował drewniany klin. Z kabiny wystawały tylko kostki i stopy gołych nóg. Resztę ciała Sofii, łamacz dusz, zdążył już wciągnąć do ciemnego wnętrza. Godzina trzecia Na zewnątrz kliniki. Wichura traciła impet. Nadal napierała bezlitośnie na gąty dachu, żaluzje, zewnętrzne przewody elektryczne i wszelkie inne, niezabezpieczone przedmioty, jakie nierozsądnie stanęły na jej drodze. Ale od czasu do czasu przystawała, jakby musiała zaczerpnąć powietrza, żeby zaraz ze zdwojoną siłą łamać anteny telewizyjne albo wyrywać drzewa z korzeniami. W trakcie tej niszczycielskiej misji śnieg nadal był jej wiernym kompanem, towarzysz wichury, który białym płaszczem okrywał największe nawet szkody i smagał twarz każdego, kto chciałby obserwować dzieło zniszczenia. Chociaż wiatr zelżał już o jeden stopień w skali Beauforta, to jednak nadal nikt nie wychylał nosa z domowych pieleszy. Chyba, że został do tego zmuszony. Jak Mike Hafner. Najlepsza robota na świecie, kurwa, powiedział sam do siebie, ponieważ oprócz niego w kabinie pługa śnieżnego nie było nikogo. Zimowa służba. Ha! Oby rękami walnął w kierownicę. Wiedział, że tak będzie. Za nic w świecie nie powinien słuchać się szwakego. Ten ćpun nie odróżniał zwykłego skręta od gwizdka na psy, a co dopiero załatwić jakąś pracę. Dwa patyki Eurasów, stary, obiecywał. Suma gwarantowana, nawet jeśli nie spadnie ani jeden płatek śniegu, a wszyscy przecież czytamy gazety, nie? Przy tych słowach odchylił środkowym palcem dolną powiekę i mrugnął do niego porozumiewawczo – Zmiany klimatyczne, CO2, efekt cieplarniany, stary. Prędzej wstąpię do klubu anonimowych koksiarzy, niż tej zimy spadnie chociaż gram śniegu. Hafner wyjął komórkę, żeby zadzwonić do durnego przyjaciela z podstawówki i w podzięce życzyć mu raka jąder. Chociaż nie, lepsze będzie coś zaraźliwego. Ebola na przykład. Jak ostatni Debil dał się namówić na rzucenie spokojnej pracy w wypożyczalni filmów, żeby się zatrudnić na dyżury w prywatnej firmie odśnieżającej miasto FA Wurm. Na śniegu szturm, najlepszy Wurm. Kiedy 20 minut temu zadzwonił telefon, Hafner przekonał się, że firmowy slogan traktowany jest tam dosłownie. Dopóki pług nie nawali, będziesz nim pracował, opieprzył go kierownik zmiany. Hafner miał teraz oczyścić podjazd jakiemuś bogatemu dupkowi na tym pieprzonym zadupiu. Brak zasięgu. Mike cisnął komórkę na podłogę kabiny i włączył radio, które też nie działało najlepiej. Prowadzący audycję uważał się chyba za wyjątkowo dowcipnego, bo puścił właśnie Sunshine Reggae. Albo był tak samo porąbany jak szwakę. Hafner zostawił jednak testację, bo i tak z powodu huku dieslowego silnika i wycia wichru za szybą mało co było słychać. Wdepnął pedał gazu i wziął ostry zakręt na wąskiej, brukowanej drodze. Powinien był jechać wolniej przy tej pogodzie, ale wtedy silnik nie huczałby tak niemiłosiernie, a on pozbawiłby się przyjemności uprzykrzenia błogiego snu tym bogaczom. Przyśpieszył jeszcze bardziej. Cholera, szwakę, masz u mnie przesrane, pomyślał, zanim po raz pierwszy zatrzęsło. Kurwa. Przy drugim wstrząsie nie miał złudzeń. Żeby to był tylko stary worek z liśćmi. Przeszło mu przez myśl. Zatrzymał się albo jakaś cegła. Odepchnął ramieniem drzwi i omal nie wypadł z kabiny. Przecież nikt nie jest takim idiotą, żeby teraz wybierać się na spacer. Chwilę później musiał zmienić zdanie. Kurwa, człowieku, coś ty za jeden. Wrzasnął do pół mężczyzny, który w panice zamachał rękami, gdy promień latarki oświetlił jego wynędzniałą twarz. Nie wiadomo, czy trząsł się z bólu, czy bardziej z zimna, gdy wyciągnął w stronę Hafnera fioletowe dłonie. Niezrozumiałe było też, co wykrzykiwał: Sofibi, Sofibić pację, przynajmniej dla Hafnera. Godzina trzecia piętnaście. Wewnątrz kliniki. Kaspar nadal nie rozumiał całego planu, ale wiedział, jaki był jego przerażający cel. Łamacz dusz zmusił ich do opuszczenia patologii, zrobili mu przysługę i się rozdzielili. Tamten, niezauważony, dostał się do windy, której potrzebował do przetransportowania naznaczonych śmiercią do piekła, do laboratorium na drugim poziomie piwnicy, tam gdzie można było wejść, mając tylko specjalny klucz Rasfelda. Który Bruk najwidoczniej zabrał zamordowanemu szefowi kliniki i który z pewnością był włożony w otwór w listwie z przyciskami, przy mosiężnej tabliczce z napisem minus dwa. Kaspar zbliżał się powoli do windy, żeby sprawdzić swoje przerażające podejrzenia. Stawiał krok za krokiem, jak dziecko, które nie chce nastąpić na fugi między płytami chodnika. Nogawki jego piżamy szeleściły przy każdym ruchu. Zatrzymał się na chwilę, przywarł do ściany, ale nadal nie wiedział, co dzieje się wewnątrz windy, której drzwi, na lewo od niego, co pięć sekund uderzały o nogi Sofii, by znów się otworzyć. Usłyszał rzężące świszczenie, potem nogi lekarki zadrżały, palce u stóp wygięły się i kolejny centymetr jej ciała zniknął w ciemności. Kaspar ruszył biegiem. Jeśli chciał uratować Sofię, nie może dłużej czekać. Musi działać. Nie zastanawiając się nad tym, co robi, rzucił się w stronę windy, wcisnął przycisk przywołania i zaczął głośno wołać Toma, żeby w ten sposób zdusić strach. Nie przestał krzyczeć, nawet kiedy drzwi się otworzyły, a jego mózg nie chciał zaakceptować widoku, który ukazał się jego oczom. Bruk klęczał, trzymając obie ręce na szyi Sofii, jakby właśnie stosował jakąś technikę chiropraktyczną, albo łamał jej kark. Latarka, którą łamacz dusz ściskał pod lewą pachą, upadła przy próbie wciągnięcia Sofii. Jej promień oświetlał teraz przede wszystkim zakrwawiony tors bruka. Mężczyzna wyglądał jak jedna wielka rana. Rozerwany opatrunek wyglądał niczym zakrzepły, krwawy szal na szyi, podkreślając w makabryczny sposób otwartą pooperacyjną ranę poniżej krtani. Sam sprawia wrażenie złamanego. Było pierwszą myślą Kaspara, gdy postawił nagą stopę na progu windy wyczerpany, zupełnie niezdolny do ciągnięcia za sobą drugiej osoby. Nie wspominając o zabiciu kogoś, tak naprawdę najwięcej życia było w jego oczach, które upiornie odbijały światło latarki. Zanim Kaspar oszacował swoje szanse, podążył za wewnętrznym impulsem i wpadł na ślepo do windy. Lustrzana kabina zachwiała się pod jego stopami, kiedy całym ciałem rzucił się na bruka. Zdusił dzięki temu bojowy okrzyk, który łamacz dusz właśnie zamierzał z siebie wydać i który zabrzmiał jak imię jego czwartej ofiary. Sofii. Na początku Kaspar zdziwił się słabą obroną. W pierwszych sekundach wyglądało, że walka będzie wyrównana. Dwóch ciężko rannych mężczyzn waliło na oślep, wydobywając z siebie resztki sił, w nadziei na obezwładnienie przeciwnika. Po chwili jednak z nosa Kaspara popłynęła cieniutka stróżka krwi. W ciemności nie zauważył nadlatującego łokcia, bo latarka Bruka dawno już spadła na podłogę, miotając się na wszystkie strony między ich nagimi stopami. Wściekłość Kaspara rosła z każdą chwilą. Złapał psychopatę za twarz i zacisnął palce, chociaż Bruk raz za razem walił go kolanem w brzuch. Potem jego kciuk powędrował w dół i trafił na pooperacyjną ranę w szyi. Niezrozumiały lament Bruka zmienił się w przeraźliwy krzyk, kiedy kciuk Kaspara wbił się do połowy w ranę. Opór Bruka zelżał, jednak zaraz potem Kaspar poczuł ogromny ból w podbrzuszu, który rozszedł się po całym ciele. Chciał się odwrócić, zanim Bruk kopnie go drugi raz między nogi, ale się spóźnił. Złożył się jak scyzorek i padł na podłogę, uderzając czołem w głowę Sofii i nieruchomiejąc zwinięty z bólu obok niej. Oczekując kolejnych uderzeń, nieporadnie zasłonił twarz dłońmi, ale Bruk również osunął się na kolana i zwymiotował z bólu. Kaspar cofnął się, dotknął nóg Sofii i niespodziewanie natknął się na leżącą latarkę. Złapał ją, poderwał w górę, żeby oślepić łamacza dusz, i w tej samej chwili strumień światła na moment oświetlił damski sportowy bucik. Bud? Dopiero teraz dotarło do niego, że nie są sami. Oprócz niego, bruka i Sofii, jeszcze jedna osoba kuliła się w kącie dużej windy: Jasmin. Krwawiła, tak przynajmniej uznał, widząc ciemną plamę na jej jasnej bluzie, rozchodzącą się w miejscu, gdzie z jej ciała wystawał podłużny przedmiot z czarną gumową rączką. Nie ma czasu. Nie ma czasu. Kaspar wypluł krew, która zebrała mu się w ustach i objął kolana Sofii. Potem wytężył wszystkie siły i zgięty w pół zaczął wyciągać Sofię z windy jak zwinięty dywan. Wyrwał jej przy tym pukiel włosów, na którym klęczał bruk ciągle trzymający się za szyję. Również on miał krew w ustach. Sofia była już prawie na zewnątrz, kiedy jej nogi wyśliznęły się z umazanych krwią palców Kaspara. Zignorował ukłucie w ręce, którą rozciął sobie na oddziale radiologii, wytarł krew o pokrytą bliznami pierś, rozpaczliwie objął Sofię za biodra i szarpnął w tył. Bruk już wstał. Chwiał się jak bokser w ostatniej rundzie morderczego pojedynku, ale wyglądało na to, że brakuje mu sił do kolejnego ataku. Stał po prostu w miejscu, z otwartymi ustami. Bańka śliny uformowała się w jego ustach. Wyciągnął rękę, ale Sofia była już poza jego zasięgiem. Udało się. Jej głowa uderzyła twardo w próg windy, zanim wyciągnął ją całą z kabiny. Coś stuknęło. Łamacz dusz jeszcze raz chyba wykrzyczał imię Sofii, aż wreszcie wszelkie odgłosy ucichły za zamykającymi się drzwiami windy. Ostatnią rzeczą, którą widział Kaspar, była podkulona noga pielęgniarki, dla której nie mógł już nic zrobić. Kaspar odetchnął ciężko i osunął się na bok, nie wypuszczając nogi lekarki. Przejechał kciukiem po podeszwach jej stóp i poczuł, że pod wpływem dotyku poruszyła palcami. Ten dobry znak mu wystarczał. Miał ochotę usnąć, tu, w holu kliniki Teufelsberg, na wykładzinie. Wiedział, że to nie jest dobry pomysł, że musi pozostać czujny. Dopiero własny kaszel nieco go ocucił. Usiadł, żeby się nie udusić mieszaniną krwi i śliny. Splunął, a obrzydliwa maś opryskała czarne buty, które nagle znalazły się obok niego. Spojrzał w górę. Gdzie ty byłeś? zapytał Toma resztkami sił. Szukałem telefonu. Ten czubek włączył w telefonie dzwonek i tak ustawił przed mikrofonem interkomu, żebyśmy usłyszeli to w piwnicy. Kaspar przytaknął. Sam tak podejrzewał. I to tak długo trwało? Nie. Szadek zaśmiał się i podszedł jeszcze jeden krok bliżej. Przez resztę czasu przyglądałem się, co robicie. Powiedział i po raz drugi w ciągu trzydziestu minut wyjął pistolet hukowy. Jednak tym razem użył tylko jego rękojeści i z całej siły rąbnął nią Kaspara w głowę. Echo wspomnień. Tarzan, stój! Nie ciągnij tak, jest ślisko. Dosyć łagodnie pokrzykiwał na swojego psa, który szarpał smycz. Co się stało? Przestraszył się? A może tarzan nie mógł się doczekać, bo tak długo był tu przywiązany. Na tym zimnie. Pewnie myślał, że znów go porzucą. Tak jak wcześniejszy właściciel, który najpierw wyłupił mu oko, a potem zostawił razem z innymi szczeniakami we wraku samochodu. Tak, tak, ja też chcę się stąd szybko wynieść, mówił do młodego zwierzęcia. Pewnie kundel coś zwietrzył, lisa albo dzika, ale wtedy pachniałoby magii. Dziki zawsze pachnął przyprawami, albo zepsutym tłuszczem. Nauczył się tego podczas ich częstych spacerów po lesie. Zapach wisiał czasami w powietrzu godzinami, długo po tym, jak zwierzęta opuściły dany teren. Ale tu na podjeździe nie czuł niczego podobnego. Wyczuwał spalony papier i drewno na opał, co nie powinno dziwić przy tej liczbie kominków w willi za nim. Zaczekaj. Zastanowił się, czy nie zrobi lepiej, jak puści smycz. Z każdym krokiem w górę podjazdu szło się coraz trudniej. Świeży śnieg zakrył oblodzone fragmenty asfaltowej drogi, a dozorca pewnie niczym jeszcze nie posypał. Specjalnie przecież tak długo czekał, aż ten sobie pójdzie. Jednak i tak nic to nie dało. Sprawdził wewnętrzną kieszeń zimowego palta, ale nic tam nie znalazł. Wszystko przecież spłonęło, przed chwilą, na jego oczach. Głęboki, melancholijny ból i żal stworzyły ścianę, której nie potrafił pokonać. Wszystko na darmo, wszystko na nic. Podjął ostatnią próbę i poniósł klęskę, zgodnie z przewidywaniami. A teraz stoi na podjeździe, niezdolny do ruchu, niezdolny do rozbicia muru depresji, który przeszkadzał w powrocie do normalnego życia. Ręka poleciała mu do przodu, kiedy Tarzan znów szarpnął, ale ciało zostało w miejscu. Zesztywniałe. Przemarznięte, jak oblodzone gałęzie jodły na skraju drogi. Zachwiał się trochę. Zaparł się sile, która go ciągnęła, i wtedy usłyszał, jak coś kipi. Gdy upadał, wokół niego zaczęło się kotłować, jak w garnku, z kipiącym mlekiem. Odgłos mieszał się z szeptem. Świat kręcił się dookoła. Słyszał, jak pękają gałęzie. Zobaczył nagle drzewa pod dziwnym kątem. Czuł, jak smycz coraz mocniej zaciska się na jego ręce, i wtedy znów trzasnęło. Chociaż żaden świerk nie stracił nawet jednej gałęzi. Jednocześnie bulgotanie i szepty stały się coraz głośniejsze. Szept zamienił się w jasny, lekko zniekształcony głos, który oddalał się od niego coraz bardziej. Usłyszał jak coś pęka kawałek drewna albo kość i zrozumiał, że musiało się to stać w chwili, kiedy uderzył o coś głową. Tuż przed wybuchem płomieni, bezpośrednio przed nim, nie z deski rozdzielczej, jak tego dnia, kiedy wszystko się zaczęło. Tym razem był to ogień z kominka, w którym strzelały gałęzie i gdzie lodowate powietrze wciągało przez komin szalejący ogień. W tym momencie dotarł do niego głos. Metalicznie obcy, ale głośny i wyraźny. Możesz ją mieć, powiedział. Weź ją sobie. Godzina trzecia dwadzieścia. Kaspar chciał otworzyć oczy, żeby uciec ze snu, ale nie udało mu się, bo już właśnie nie spał. Ogień przed nim, w który gapił się od jakiegoś czasu, był tak samo realny jak słowa, które usłyszał z głośnika. Chodź i weź się sobie rozpoznał głos Szadeka w głośniku nad swoją głową Tom cholera, co on wyrabia. Próba podniesienia się z krzesła nie powiodła się z kilku powodów. Przede wszystkim, zarówno jego psychika, jak i ciało, po doznanych w ciągu ostatnich godzin ekscesach, tortur i przemocy, nie były w stanie wykonać najprostszych czynności. Omal nie zatruł się dymem, wbrew woli, został poddany działaniu środka znieczulającego i, pomijając rany cięte na dłoniach i stopach, łamacz dusz prawdopodobnie złamał mu nos. A ból głowy i mdłości z pewnością wywołane były przez wstrząśnienie mózgu, które zawdzięczał z kolei Szadekowi. Nie miał już siły, żeby wstać. Węzeł z pasa od szlafroka, którym Szadek przywiązał mu ręce z tyłu do oparcia krzesła, był zupełnie zbędny. Możesz ją mieć, Bruk. Wystawiłem Sofię w głównym holu. Zanim Szadek puścił przycisk mikrofonu, rozległ się głośny pisk sprzężenia. Boże, on chce ją poświęcić. Zupełnie jakby słowa Szadeka chciały zdusić w nim ostatnią iskierkę nadziei. Płomienie w kominku nagle przygasły, i gęsty dym wypełnił bibliotekę. Kaspar zamknął łzawiące oczy, mając nadzieję, że śnieżna zawierucha, która wgniatała przez komin zimne powietrze, zaraz trochę zelżeje. Chcesz ją mieć? To ją dostaniesz. Potraktuj to jako prezent pod choinkę. Weź sobie lekarkę, zrób z nią co chcesz, a potem spadaj stąd. Taka jest propozycja, okej? Okay? Kaspar podjął kolejną próbę wstania z krzesła, ale omal nie wpadł w ogień. Zaczął się pocić. Możesz też mieć pozostałych. W bibliotece, tam gdzie zadźgałeś jasmin. Babcia jeszcze żyje. Kaspar odwrócił głowę i zobaczył, że Greta faktycznie zmieniła pozycję. Miała też zamknięte usta. A psychol jest związany, łatwizna. Zabieraj ich wszystkich albo tylko Sofię, obojętne. Najważniej. Szadek zamarł w połowie zdania, ciągle jednak trzymając wciśnięty przycisk włączający mikrofon. Kurwa, nie, co? Chwilę potem Kaspar usłyszał odgłos, jakby ktoś gwałtownym ruchem ściągał obrus z nakrytego stołu. Dwie sekundy później trzasnęło i przerwany krzyk odbijał się echem w pustych pokojach willi i w jego huczącej głowie. Jesteś idiotą, Szadek. Jesteś takim idiotą! Co powiedział Bachman? Są tylko dwa miejsca, w których można skorzystać z wewnętrznego nagłośnienia. Pielęgniarz mógłby równie dobrze usiąść tuż obok tarczy strzelniczej. Pytanie tylko, czy Bruk unieszkodliwił go przed czy po tym, jak poszedł do Sofii. Pewne jest tylko jedno. Kaspar desperacko szarpał więzy i usiłował zajrzeć na korytarz przez uchylone drzwi, z których szadek wyjął klucz. Bruk jest już w drodze po nas. Nie trwało to długo, kiedy odgłos powłóczenia nogami, dobiegający z korytarza, potwierdził jego przypuszczenia. Godzina trzecia dwadzieścia Ogień, dym, książki, Greta. Szukając szansy uratowania się przed nieuniknionym, jego mózg włączył rezerwowe pokłady energii. Kaspar myślał już tylko pojedynczymi słowami, ciągle rozglądając się po bibliotece. Karteczki z zagadkami, bruk, Greta, książki. Podczas gdy na jednym z poziomów świadomości zapisał fakt, że szuranie stóp na korytarzu ustało na kilka sekund, jego instynkt samoobrony wykorzystywał ostatnie zapasy adrenaliny. Gapił się w ogień, myślał o samochodzie, w którym prawie spłonął żywcem, i zastanawiał się, czy byłaby to godna śmierć. Zamknął oczy, ale nie pozbył się obrazu zegara na płonącej desce rozdzielczej, który odmierzał ostatnie chwile jego życia. Wskazówka doszła już do czerwonego pola. Ognista czerwień. To jest to. Ostatnia możliwość kominek, dym, ogień. Kaspar zrezygnował z bezsensownych prób rozerwania węzła i zamiast tego cały ciężar ciała przesunął jak najdalej mógł do przodu, w stronę ognia. Ogień. Muszę. Szarpnął mocniej. Raz, potem drugi. W końcu przechylił się tak bardzo, że nie było już odwrotu. Powoli upadł na podłogę. Ból przypomniał mu, że podczas upadku ze stołu sekcyjnego zwichnął bark. Głowa uderzyła trochę łagodniej w kubkę zimnego popiołu, w którą wykrzyczał swój ból. Muszę do ognia. Powtarzał te myśli jak mantrę, raz za razem. Ciągle leżał przywiązany do krzesła. Nieco za na ukos i zbyt daleko od ognia, ale z tego miejsca przynajmniej widział lepiej drzwi, które na razie nie poruszyły się nawet o milimetr. Jeszcze nic straconego. Podciągnął nogi, wywrócił stojak na narzędzia kominkowe, kiedy się o niego oparł, a po coraz większym gorącu, jakie czuł na plecach, wiedział, że jest już trochę bliżej celu. Następne, co zrobił, to rzucił się z całej siły na oparcie. Raz, a potem drugi, aż nagle bez ostrzeżenia, męka stała się nie do wytrzymania. Kaspar krzyknął tak głośno, jak dotychczas tylko raz w życiu. Wówczas, kiedy prawie spalił się w swoim samochodzie. Płomienie zwietrzyły swoją drugą szansę na dokończenie dzieła, które zaczęły wiele lat temu. Tym razem nie przypalały piersi, tylko rozżarzonymi żyletkami cięły mu ramiona. Musiał więc leżeć prawie w odpowiedniej pozycji. Prawie. Jeszcze tylko centymetr i palące się polano przepali nie tylko skórę nadgarstków, ale również owinięte wokół nich bawełniane więzy. Kaspar krzyknął jeszcze raz i zaraz potem zagryzł zęby. Po chwili wydało mu się, że oprócz słodkiego zapachu palącego się mięsa zaczyna wyczuwać również tlące się bawełniane włókna. Więzy rzeczywiście nieco puściły. A może to tylko złudzenie? Może ból całkowicie mnie już oszołomił? Rozciągnął ręce na tyle, na ile mógł, żeby zrobić więcej miejsca dla ognia. Rozluźniły się? Wydaje mi się, że. Tak. Nie. Tak. Nie. Za późno. Wyciągnął ręce z ognia i spojrzał na drzwi. Były otwarte. Dużo szerzej niż jeszcze parę sekund temu. Chłodny powiew z zewnątrz sunął po podłodze prosto w jego oczy, których nie mógł oderwać od łamacza dusz, który właśnie wszedł do biblioteki. Godzina trzecia, dwadzieścia. Kaspar odsunął się od trudnego do wytrzymania gorąca i spuścił głowę. Nadgarstki faktycznie miały trochę więcej luzu, ale na co się to teraz zda? Na drugą walkę nie miał już sił. Otworzył pięści za plecami, złapał trochę popiołu, natrafiając na żarzący się kawałek drewna i z bólu natychmiast wszystko wypuścił. To nie miało sensu. Ze swojej pozycji, ze związanymi za plecami rękami, nie mógł niczego rzucić brukowi w twarz. A nawet gdyby, to co z tego? Powinniśmy byli wydostać się przez komin na dach, przeszło mu przez myśl, jak na ironię w chwili, kiedy zmarnował wszelkie szanse, a wszystkie drogi ucieczki były odcięte. Chociaż i tak pewnie na górze komina natknęliby się na kraty. Bez różnicy. Wszystkie te rozważania nie miały najmniejszego sensu. Teraz, kiedy łamacz dusz oddalony był od swojej związanej zdobyczy o zaledwie pięć kuśtykających kroków. Bruk dyszał. Jego oddech częściowo wydostawał się przez rany w szyi. Pociągał prawą nogą i przekładał z jednej ręki do drugiej jakiś błyszczący przedmiot. Jeszcze tylko cztery kroki. Nóż? Nożyczki? Światło było za słabe, a bez soczewek kontaktowych małe przedmioty rozmywały się przy takiej odległości przed jego oczami. Pewnie miał skalpel, który zdążył w którymś momencie wziąć z apteki. Może właśnie za jego pomocą zdążył już pozbyć się szadeka. Jeszcze trzy kroki. Kaspar miotał się po podłodze jak pająk, któremu wyrwano jedną nogę, przez co zamiast uciekać kręcił się tylko wokół własnej osi. Liczył na cud. Modlił się, żeby Greta odzyskała przytomność. Wstała i od tyłu wbiła pogrzebacz w plecy łamacza dusz, ale kątem oka zauważył, że jej nogi nadal bezwładnie zwisały z krzesła, oddalone od niego o maratońską odległość trzech metrów. Chciał krzyczeć o pomoc. Ale paradoksalnie przy tej ilości dymu przypomniał sobie zalecenie, żeby w razie niebezpieczeństwa wołać raczej pożar, ponieważ większość osób postronnych ze strachu nie reaguje na wołania pomocy. O mało nie uśmiechnął się na tym myśl, ale jednak śmierć była zbyt blisko niego, by mógł się na to zdobyć. Jeszcze dwa kroki. I wtedy, w chwili, gdy rozpoznał, że to, co w swoich długich palcach bruk trzyma niczym ołówek. To rzeczywiście skalpel, dokładnie w chwili, w której ból ustąpił miejsca ostatniej wielkiej fali paniki. W tej sekundzie łamacz dusz zaczął tańczyć. Godzina trzecia, dwadzieścia To był balet grozy, wykonywany przez wycieńczonego wariata, który najwyraźniej całkowicie stracił nad sobą kontrolę. Kaspar odniósł wrażenie, że odgrywa przed nim taniec śmierci w zwolnionym tempie, chociaż w rzeczywistości wszystko trwało zaledwie kilka sekund. Zaczęło się od tego, że Bruk otworzył usta powoli i szeroko. Jego lewa noga trzęsła się spazmatycznie, podniósł stopę, machając jednocześnie obydwoma rękami, prawdopodobnie żeby nie stracić równowagi, co jednak na nic się nie zdało. Potem skulił się, jakby ktoś rąbnął go w żołądek. Jedna ręka zatrzymała się w powietrzu, w półruchu, drugą próbował sięgnąć do stopy. Obrócił się, jakby chciał, żeby Kaspar mógł przyjrzeć się z boku jego słabo owłosionym nogom. I wtedy zobaczył ją. Nie wierzę. O boże! Strzykawka! No jasne, sam przecież położyłem ją wcześniej na podłodze, kiedy chciałem zbadać stan Grety. Kaspar nie mógł wprost uwierzyć w swoje szczęście. Zaledwie parę minut temu Szadek chciał go nią torturować. Teraz Łamacz dusz, oddalony od niego zaledwie o krok, nadepnął na plastikowy cylinder i wbił sobie igłę prosto w podbicie. Gdyby nie to, że był ranny i jedną nogę ciągnął bezwładnie za sobą, igła wbiłaby się tylko w duży palec albo złamała się na kości. A tak Igła weszła cała w stopę, a Bruk ciężarem własnego ciała wcisnął tłoczek strzykawki aż do końca. Stąd ten taniec, stąd te drgawki. Kiedy Bruk chciał wyciągnąć strzykawkę ze stopy, było już za późno. Tiopental to jeden z najszybciej działających barbituratów, który w połączeniu z osłabieniem Bruka zaczął działać już po kilku sekundach. Łamacz dusz. Otworzył szeroko zdumione oczy, wywrócił białka oczu do góry i padł na twarz. Upadając, pogrzebał Kaspara pod swoim ciałem. Najpierw zatrzeszczały jego żebra, później oparcie krzesła. Kaspar nie mógł złapać tchu, a strach przed śmiercią powiększył się dodatkowo o klaustrofobiczny wymiar. Co teraz? Co mam zrobić? Zawartość pustej do połowy strzykawki była już pewnie mocno rozcieńczona, więc bruk za kilka minut odzyska przytomność. A Kaspar był teraz podwójnie unieruchomiony, przez ciężkie ciało łamacza dusz, które z każdym bolesnym oddechem wydawało się coraz cięższe. Skalpel, który bruk wypuścił z ręki, leżał o wiele za blisko ognia, żeby mógł go dosięgnąć. A poza tym nie jestem mistrzem w uwalnianiu się z węzłów. Nazywam się Niklas Haberland. Jestem neuropsychiatrą i ekspertem w dziedzinie hipnozy. Popełniłem błąd. Wstrzymał oddech, podciągnął nogi na ile tylko pozwolił mu ciężar ciała bruka i próbował znaleźć jakąś dźwignię, żeby go z siebie zrzucić. Trach, znów trzasnęło. Jednak tym razem nie było to ani żebro, ani płonące polano. To krzesło, które po prostu nie było przystosowane do podwójnego obciążenia. Ręce co prawda miał nadal związane, ale oparcie krzesła zostało na szczęście słabo sklejone, i podczas upadku oderwało się częściowo od siedziska. Kaspar znów podkurczył nogi, powoli, aż znalazły się pod splotem słonecznym bruka i zacisnął zęby. Wytężył ostatnie rezerwy sił, uniósł jego ciało kolanami w górę i przetoczył się na bok. Udało się za pierwszym razem. Na szczęście, bo druga próba nie wchodziła w grę i najpewniej usnąłby w śmiertelnych objęciach bruka. Uwolniony od bezwładnego ciężaru, Kaspar powoli odpychał się piętami, próbując przesunąć się w tył równolegle do kominka. Kiedy nie dało to pożądanego rezultatu, podjął ostatnią rozpaczliwą próbę. Obrócił się na bok, nadwyrężając obolałe ramię i przetoczył się dalej od ognia. Wystarczył jeden obrót i oparcie całkowicie oderwało się od siedziska. Ręce nadal miał związane za plecami, ale poza tym był wolny. Mógł się poruszać, wstać i strzepać kawałki oparcia, które uciskały mu plecy, ale w tej chwili pragnął tylko zamknąć oczy, usnąć i zamienić przerażającą rzeczywistość w sen. Tak jak bruk, który ciężko i niespokojnie oddychając, leżał na podłodze u jego stóp w pozycji embrionalnej. Ile jeszcze mam czasu? Dziesięć minut? Pięć. Zamknął oczy i usłyszał własny, rzężący, nierówny oddech, którym próbował pozbyć się z gardła krwi, śliny i drobin dymu. Oddech wydobywał się z jego krtani w podobnym rytmie, co odgłos tomografu w piwnicy. Tam, gdzie pewnie teraz była, sama. Prawie martwa. Oczami wyobraźni widział Sofię, lekarkę, która tak troskliwie się nim zajęła, gdy potrzebował pomocy w odzyskaniu pamięci, i córkę, którą zostawił bez opieki w momencie, kiedy właśnie najbardziej jej potrzebowała. A teraz, gdy już skleił niektóre kawałki wspomnień, ona i Sofia były jeszcze bardziej zagubione niż on sam kiedykolwiek, uwięzione w sobie, zamknięte w więzieniu własnego ciała. Kto wie, może będę miał szansę się zrewanżować, powiedział do Sofii, kiedy ta starała się uśmierzyć jego ból, banalny w porównaniu do tego, z czym przyszło im się teraz wszystkim zmierzyć: Jasmin, Sybil, Bachmanowi, Mister Edowi, Linusowi, Rasfeldowi, Sofii. Zacisnął oczy jeszcze mocniej, żeby nie stracić obrazu młodej, kruchej kobiety, która miała jeszcze tylko jedną, jedyną nie dającą wielkiej nadziei szansę. Jego ze świadomością stawania do z góry przegranej bitwy Kaspar otworzył oczy i przetoczył się na kolana. Dwie minuty później uwolnił ręce i wstał, żeby uratować sofię, a tym samym i siebie. Godzina trzecia, dwadzieścia Mówi się, że prawdziwy charakter człowieka poznaje się w ekstremalnych sytuacjach, w chwilach, kiedy okoliczności uniemożliwiają działanie według wartości wdrażanych latami przez rodziców, szkołę, przyjaciół i inne osoby. Kryzys jest jak ostry nóż. Obiera ze skóry, uwalniając wnętrze zazwyczaj dzikie i instynktowne w którym instynkt samozachowawczy góruje nad wszelką moralnością. Jeśli ta teoria była prawdziwa, to Kaspar właśnie dokonał zaskakującego odkrycia, że w głębi duszy jest słabym człowiekiem. Nie potrafił bowiem tego zrobić, nawet jeśli wydawało się to jedynym dobrym rozwiązaniem, jedynym gwarantującym mu, że przeżyje. Lepsza okazja, żeby zabić bruka, już pewnie nigdy mu się nie nadarzy. Kaspar patrzył na przemian to na nieprzytomnego mężczyznę na podłodze, to na skalpel w dłoni i próbował przekonać sam siebie, żeby poderżnąć temu szaleńcowi gardło albo przynajmniej rozpróć żyły. Ale nie potrafił: mimo najlepszych chęci. Wmówił sobie, że i tak pewnie zabrakłoby mu fizycznej siły, aby zabić łamacza dusz, odwrócił się więc i kulejąc podszedł do grety. W rzeczywistości wiedział jednak, jak jest naprawdę. Jeszcze nigdy dotychczas nie zaszkodził komuś świadomie, chociaż czasem podejmował decyzje, które miały podobne konsekwencje. Nazywam się Niklas Haberland i popełniłem błąd. Greta oddychała płytko przez na wpół otwarte usta. Jej powieki drżały, a wykrzywione palce na kolanach wystukiwały takt jakiejś melodii ze snu. Mały biały ręcznik leżał na jej piersiach, jak nieco za mały śliniak. Kaspar nie musiał go wąchać, żeby wiedzieć, czym był nasiąknięty. Ale dlaczego? Dlaczego Bruk zmienił nagle metody? Dlaczego zabija Rasfelda, a Gretę tylko usypia chloroformem? I dlaczego chce wprowadzić akurat Sofię w stan, który na zawsze będzie ją utrzymywał między życiem a śmiercią? Kiedy odchylił krzesło do tyłu, Greta zamruczała niezadowolona, a jej głowa przechyliła się niebezpiecznie na bok. Na szczęście Greta nie zsunęła się z krzesła, bo inaczej nie udałoby mu się już pewnie ewakuować jej ze strefy zagrożenia. Pomimo piórkowej wagi jej ciała. Kanciaste nogi krzesła zostawiły na parkiecie delikatne bruzdy, kiedy ją wyciągał z biblioteki. I co dalej? Na grubej wykładzinie holu tarcie było już o wiele większe. Musiał odpocząć. Zlany potem oparł się o ścianę, za którą znajdowała się spiżarnia, gdzie Sybil miała swoje brzemienne wskutki spotkanie z brukiem. Tu, w korytarzu, wzmocniony wiatrem szum płomieni w kominku, był już znacznie cichszy za to znów dochodził do niego tętniący odgłos tomografu trach 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 impulsy magnetyczne w regularnych odstępach odbijały się echem po klatce schodowej niczym strzały z pistoletu albo tykanie zegara ostrzegającego Kaspara przed upływającym czasem pół strzykawki rozcieńczonego tiopentalu jak długo jeszcze chwycił Gretę pod pachy i podniósł Ubraną w jedwabny szlafrok łatwiej było w ten sposób przeciągnąć po wykładzinie do spiżarni. Dzięki Bogu. W przeciwieństwie do biblioteki, w drzwiach do tego pomieszczenia tkwił jeszcze klucz. Kaspar przekręcił go, zamykając drzwi od zewnątrz. Dopiero teraz zorientował się, że całe jego ciało dygoce w niekontrolowany sposób. Jedyną różnicą między stanem jego i Sofii było to, że on potrafił jeszcze podejmować świadome decyzje. Na razie nie mógłby nawet zawołać o pomoc. Dlatego słusznie postąpił, skupiając resztki sił na ukryciu Grety w bezpiecznym miejscu. Bruk był za ciężki. Gdyby to jego ciągnął, to w połowie drogi pewnie by padł ze zmęczenia. Dalej, muszę iść dalej. Kaspar wyjął klucz i sprawdził jeszcze, czy pasuje do drzwi biblioteki, ale oczywiście nic z tego. Dzisiejszą pulę szczęścia wyczerpał w chwili, kiedy łamacz dusz przypadkiem wbił sobie w stopę strzykawkę leżącą na podłodze. Trach, trach, dokąd teraz? Czuł się jak odwodniony maratończyk na ostatniej prostej, z tym, że zbawcza linia mety, na którą miałby się rzucić po wykańczającym sprincie, zdawała się coraz bardziej od niego oddalać. Mimo to szedł dalej korytarzem, aż wreszcie znalazł się w półmroku przed głównym wejściem. Rozejrzał się, ale nic nie zauważył. Żadnych śladów kół wózka inwalidzkiego na wykładzinie, ani samego wózka, nie mówiąc już o Sofii. Jeśli szadek ją tu zostawił, to bruk najwidoczniej zdążył już odebrać przygotowaną dla niego ofiarę. Gdzie ona teraz jest? Trach, trach, trach. Spojrzał przed siebie, palcami wskazującymi podciągnął do góry brwi, żeby w ten sposób poprawić ostrość widzenia. Ale nawet gdyby miał soczewki kontaktowe, nie zdołałby zobaczyć, co znajduje się na drugim końcu korytarza. Gęsta mgła, wywołana przez dym i łzy, przesłaniała jego zmęczone oczy. Wydawało mu się, że tuż za hydrantem pojawiła się smuga światła, wydobywającego się z zauchylonych drzwi biuro Rasfelda. Zastanawiał się, czy ma wystarczające zapasy siły, żeby się tam dowlec. Tylko po co? Żeby znaleźć wykrwawione zwłoki szadeka, żeby się przekonać, w jakie jeszcze medyczne narzędzia tortur uzbroił się bruk, zanim zabrał Sofię i przyszedł do biblioteki? Jedno z nich, skalpel, Kaspar trzymał właśnie mocno w dłoni. Trach. Trach. Obrócił się chwiejnie, wlepiając wzrok w windę i w pierwszej chwili chciał uciec przed postacią, która najwyraźniej czekała na niego w ciemności i która wydała się w przerażający sposób znajoma. Dopiero kiedy uniósł rękę, jego pracująca na zwolnionych obrotach świadomość pozwoliła mu zrozumieć, że tym kimś jest on sam. Trach. Zrobił krok w kierunku swojego odbicia, potknął się o własne nogi i runął głową do przodu w ciemność wnętrza kabiny. Coś zachrzęściło i, sądząc po pulsującym bólu w dużym palcu u nogi, musiały to być pewnie odłamki szkła z roztrzaskanej żarówki. Trach. Spojrzał na tablicę z przyciskami, w której tkwił błyszczący srebrzyście pęk kluczy Rasfelda. Łzy napłynęły do oczu Kaspara, gdy zobaczył, jaki breloczek dołączył do kluczy łamacz dusz. Przed jego nosem, jak wahadełko hipnotyzera, kołysał się perłowy naszyjnik Sofii, po raz ostatni uderzając o mosiężną tabliczkę. Amulet. Użył naszyjnika Sofii jako trofeum. Nie. Kaspar poprawił się. Nie jako trofeum, raczej jako wskazówki zamiast kolejnej karteczki z zagadką. Kaspar sięgnął po naszyjnik i odniósł wrażenie, że jest mokry, ale może to tylko jego spocone ręce. Dobra. I tak już nie mam powrotu. Wyciągnął rękę i wcisnął minus dwa. Nigdy wcześniej w życiu nie doświadczył takiego mroku, jak w momencie, gdy drzwi windy się zamknęły. godzina trzecia trzydzieści jeden. Podczas podróży do źródła strachu, Kaspar nie potrafił sobie przypomnieć, czy jest osobą wierzącą, czy też ateistą. Wydawało mu się, że wcześniej chętnie odwiedzał kościoły. Ale musiało to być dawno temu, bo nie przychodziła mu do głowy żadna modlitwa, której słowa mogłoby go teraz uspokoić. Przycisnął palce do oczu, żeby podrażnić nerwy wzrokowe. Zazwyczaj wywoływało to kalejdoskopowe obrazy, które w kolorach tęczy tańczyły na siatkówce, ale teraz nawet to zjawisko nie wystąpiło. Zamiast tego doświadczył kolejnego złudzenia. Kabina windy zaczęła się obracać, przez co jego zmysł równowagi stracił ostatnie oparcie w ciemności. I Kaspar też zaczął się obracać w środku wokół własnej osi, chociaż jego ciało nie poruszyło się nawet o milimetr. Połowa strzykawki, mocno rozcieńczona. Wśród zawrotów głowy pojawiła się myśl, że Bruk najpewniej właśnie odzyskuje przytomność. Zdziwił się, jak łatwo zaakceptował fakt, że łamacz dusz być może w tej sekundzie powoli podciąga się po nodze od stołu i wstaje. Dopóki jadę windą, jestem bezpieczny. Przez chwilę Kaspar był nawet przekonany, że nigdy już nie zdoła opuścić windy. Z każdą sekundą nabierał przekonania, że nigdy się nie zatrzyma i w nieskończoność będzie zjeżdżał w dół, gdzie będzie coraz ciemniej i goręcej. Tym bardziej się zdumiał, gdy oślepiło go jaskrawe światło. Drzwi się otworzyły. Minus dwa. Dotarł tam, dokąd nigdy nie chciał dotrzeć. Zamrugał kilka razy oczami i wszedł w światło. Stuk. Trach. Stuk. Stuk. Jasno oświetlony poziom z laboratorium i wyższe piętro musiał łączyć szyb wentylacyjny. W każdym razie odgłosy tomografu wydawały się znacznie wyraźniejsze niż na parterze. Mimo wszystko, jednak, transowy rytm pracy urządzenia docierał do niego przytłumiony, jakby przechodził przez jakiś filtr akustyczny. Osłaniał oczy przed mocnym światłem halogenów na suficie, odbijającym się od nagich, pomalowanych na zielono betonowych ścian, niczym światło filmowego reflektora. Stuk, trach, stuk, stuk. Słuch Kaspara zaakceptował już groźnie brzmiące odgłosy pracy tomografu jako coś nieuniknionego, tak samo jak ludzki węch przyzwyczaja się do nieprzyjemnego zapachu w pozbawionym okien pomieszczeniu. Jego mózg zdołał przesunąć hipnotyzujące dźwięki w odleglejsze regiony osłabionej świadomości. Niestety nie dotyczyło to stłumionych niemal zwierzęcych wrzasków, które dobiegły go u wejścia do laboratorium. Godzina trzecia trzydzieści dwie. Miał wrażenie, że tocząca się w nim wewnętrzna walka dosłownie go rozerwie. Dwie siły zdecydowały się rozegrać swój ostatni, decydujący pojedynek w jego ciele. Dlatego Kaspar czuł, jak jedna siła ciągnie go do tyłu, starając się zmusić do ucieczki, podczas gdy druga pcha naprzód, żeby ratować sofię. On sam był całkowicie bezwolny, był pionkiem w rozgrywce przeciwstawnych instynktów, postronnym obserwatorem spoglądającym na scenerię, której jego mózg nie chciał zaakceptować. Sofia siedziała apatycznie zaledwie kilka kroków od niego w swoim wózku, przed szklanymi drzwiami, oddzielającymi laboratorium od niewielkiego przedpokoju. Przynęta, przemknęło Kasparowi przez myśl, najpierw klucz, potem lekarka. Bruk podłożył przynętę, która ma mnie doprowadzić do zguby. Szorstka mleczna szyba za nią musiała być pancerna, bo zarówno rozpaczliwe walenie pięściami, jak i silne kopniaki sprawiały po tej stronie wrażenie uprzejmego pukania do drzwi. Kaspar, powłócząc nogami, ruszył ku Sofii, nie zauważył, że jego instynkt samozachowawczy właśnie zanika. Sofia. Chciał ją uratować. Może tylko dlatego, żeby naprawić swój błąd, którego za nic nie mógł sobie przypomnieć. Lekarka miała zamknięte oczy, jej głowa opierała się bokiem o pogrzebacz, który wciąż nie wiadomo po co tkwił wróże od zagłówka. Worek z kroplówką oderwał się pewnie podczas ataku Bruka. Plastikowa rurka zwisała z wózka równie bezwładnie jak ręce Sofii, która bez wątpienia znajdowała się w innych, oby tylko szczęśliwszych, rejonach rzeczywistości. W każdym razie najwidoczniej nie docierało do niej nic z dramatu, jaki rozgrywał się za jej plecami. Chcą, żebym ich uwolnił, Boże, co Bruk im tam zrobił? Widział, jak od strony laboratorium przywiera do szyby czyjaś dłoń. Krew i skóra wypełniły nierówności szkła. Kaspar nie był pewny, ale wyglądała na grubą i niezgrabną, zupełnie jakby należała do... Bachmana? Potem zobaczył jakąś ciemną plamę, mniej więcej na wysokości kolan dozorcy. Czyżby to był? Kaspar odgarnął mokre włosy z czoła. Język? Nie. Nos! Mr. Ed, Bachman! O Boże, to oni jednak żyją! Zupełnie jakby ktoś chciał z niego zakpić. Rozmyte postacie za drzwiami zniknęły w jednej chwili. Ustało również stukanie. Co łamacz dusz zamierza z nimi zrobić? Dlaczego zamknął ich w laboratorium? Jeszcze jedna myśl nie dawała spokoju Gasparowi. Błąd. Popełniłem błąd, nie tylko wówczas, ale i dziś, właśnie teraz. Coś zrobił kolejny krok przed siebie i momentalnie cofnął się przerażony. Mleczna szyba zatrzęsła się, raz, potem drugi. Coś ciężkiego, pewnie Bachman, rzuciło się na nią od środka. Bez skutku. Wzmocnione metalem zawiasy ledwo zadrżały, podobnie jak pancerna szyba. Coś przeoczyłem. Kaspar stał teraz przy samych drzwiach. Nacisnął szarą klamkę, bez skutku. Tak jak się spodziewał, bruk je zamknął, chociaż nie było widać żadnego otworu na klucz pod klamką. Oczywiście, że nie. Rasfeld wybrał znacznie inteligentniejszy sposób, żeby nie pozwolić osobom nieuprawnionym na wejście do środka. Laboratorium zabezpieczone było kartą magnetyczną. Którą łamacz dusz musiał zabrać szefowi kliniki. Dodatkowo, z prawej strony, obok futryny, znajdowała się metalowa czarna skrzynka z klawiaturą, jak w bankomacie. Kod. Jasne. Jeśli Sofia znała kod do grodzi, może znała również i ten do tych drzwi możliwe nawet, że był identyczny. Musi dowiedzieć się, jaki jest kod i uwolnić pozostałych, zanim łamacz dusz po nich wróci. Ale do tego potrzebuje Kaspar obrócił Sofię w swoją stronę. Przestraszył się małej stróżki krwi, która wyciekała jej z nosa. Podniósł kciukiem powiekę jej lewego oka. Źrenice skurczyły się, co z uwagi na sytuację było całkiem dobrym znakiem. To mogło oznaczać, że Sofia jest właśnie blisko przerwania spirali paraliżu przysennego, że jest to ten moment, kiedy Kaspar mógłby zdjąć z niej hipnozę. Neutralizując sugestie, jakie Bruk zakotwiczył w psychice swojej czwartej ofiary. Może, ewentualnie, mógłby, zdołałby, jego myśli przedrzeźniały głos Toma. Sofia, słyszysz mnie? Złapał ją za zimne nadgarstki i zaczął masować. Musisz się obudzić, rozumiesz? Musisz się na mnie skupić. To ty jesteś kluczem. Klucz? O nie. Jej nieruchome ręce wyśliznęły się z jego dłoni. Obrócił się bardzo powoli, jakby stał pośrodku rwącej rzeki i musiał opierać się nurtowi. Z powrotem do windy. Tam, gdzie popełnił fatalny w skutkach błąd. Dopóki jadę windą, jestem bezpieczny. No właśnie, kilka sekund temu, gdy zostawił ten cholerny klucz, nie przekręcając go i nie włączając blokady. To o tym zapomniałem. Kiedy Kaspar wreszcie stanął przy windzie, znów zobaczył własne oczy. Tym razem jednak jego postać nie odbijała się w lustrzanej ścianie kabiny, tylko w aluminiowych drzwiach, które już się zamknęły. Łamacz dusz ściągnął windę. Godzina trzecia: trzydzieści cztery. Drgawki zaczęły się w chwili, gdy stalowe liny się napięły. Ciało Sofii dygotało epileptycznie, aż cały wózek zaczął kołatać. Kaspar stracił poczucie czasu. Nie zwrócił uwagi na to, jak długo winda pokonuje tych kilka pięter, ale zdawał sobie sprawę, że nie potrwa to więcej niż dwadzieścia rozpaczliwych oddechów, a pojawi się tu bruk. Bum! Bum! Zakładnicy za mleczną szybą znów przycisnęli twarze i pięści do drzwi. Krzyczeli na cały głos, ale przez pancerne szkło nie docierało do Kaspara prawie nic podczas gdy Sofia coraz bardziej prężyła się na wózku. Odchyliła głowę do tyłu, wygięła ciało w pałąk i jak osoba tonąca zacisnęła dłonie na plastikowych poręczach. Przepocony, brudno od kurzu, krwi i zawartości kroplówki lekarski kitel zsunął się jej z jednego ramienia. Uderzyła głową w metalowy pogrzebacz. Zabrzmiało to, jakby uderzyły o siebie dwie kule bilardowe. Kaspar podszedł do niej najszybciej jak potrafił. Obydwiema rękami przytrzymał jej głowę i zamortyzował kolejne uderzenie. Aby nie mogła się dalej ranić, wyjął pogrzebacz. Kiedy już trzymał go w rękach, wpadł na pomysł, który mógł okazać się jego ostatnim ratunkiem. Winda. Drzwi. Kaspar nawet nie próbował tracić resztek cennego czasu na tłuczenie pogrzebaczem w mleczną szybę. Powlókł się najszybciej jak mógł w stronę windy i patrzył na wskaźnik. Pierwsze piętro piwnicy. Jeszcze tylko kilka metrów. Musi zadziałać. Dobry Boże, proszę, niech to zadziała! Wygięty w literę L pogrzebacz miał mniej więcej długość rakiety do tenisa. Na końcu widoczne były wyraźne ślady użytkowania. Na szczęście końcówka była też trochę spłaszczona, jak śrubokręt. Dzięki temu mógł użyć pogrzebacza jak łomu i wepchnąć w szczelinę między połówkami drzwi do windy. Jeśli winda ma coś w rodzaju systemu bezpieczeństwa, to przygryzł wargę, rozsuwając drzwi na kilka centymetrów. To się zatrzyma, jak tylko cholera. O nie! Pogrzebacz wyślizgnął mu się z ręki, i drzwi zasunęły się spiskiem. Były jednak na tyle długo otwarte, że mógł zobaczyć, jak blisko jest śmierć. Dolna część kabiny wisiała tuż nad jego głową. Tylko spokojnie. I jeszcze raz ostatni. Znów wepchnął pogrzebacz w szczelinę w drzwiach. Znów zaparł się z całych sił i znów drzwi rozsunęły się na parę centymetrów. Kaspar poczuł powiew stęchłego powietrza pachnącego olejem i znów usłyszał tomograf, co mogło wynikać z tego, że jego zmysły pracowały na najwyższych obrotach, albo też z tego, że ten przypominający pracę pralki odgłos łatwiej przenikał dzięki uchylonym drzwiom. O nie! Już myślał, że zawiedzie po raz drugi, że znów zgubi pogrzebacz, ale tym razem rozsunął drzwi na tyle, że zdążył wsunąć w szparę bosą stopę, zanim te miały czas się z powrotem zsunąć. Głośno trzasnęło i Kaspar już myślał, że to drzwi właśnie zmiażdżyły mu palce, ale na szczęście nastąpiło to, na co miał nadzieję. Winda zatrzymała się w momencie, kiedy komputer systemu bezpieczeństwa wykrył nieprawidłowe otwarcie drzwi. Udało się. W ostatniej chwili. Podłoga kabiny zatrzymała się na wysokości jego oczu. Kaspar próbował zajrzeć przez wąską szczelinę do środka i jego wzrok od razu trafił na zakrwawione stopy łamacza dusz. Odwrócił się z obrzydzeniem i zablokował pogrzebaczem aluminiowe drzwi, tak że teraz wygięta w L część tkwiła między obiema połówkami. Otarł pot z czoła, przełknął dwukrotnie ślinę, żeby wyrównać ciśnienie w uszach, które podniosło się przy wzmożonym wysiłku. I spojrzał na Sofię. Dzięki Bogu. Sprawiała wrażenie spokojniejszej. Nieszczęsne wibracje całego ciała odpuściły, ograniczając się teraz tylko do powiek. A to był dobry znak. Budziła się. A może nie? Kaspar pokuśtykał z powrotem do niej. Sofia, słyszysz mnie? zapytał, klękając przy jej nogach. Zastanawiał się, czy nie położyć palców na jej drżących powiekach, żeby je uspokoić. Na początek ograniczył się jednak tylko do przetarcia jej długich rzęs, żeby uwolnić je od wydzieliny, którą były sklejone, i ułatwić jej otworzenie oczu. Znów masował wewnętrzną powierzchnię jej dłoni, z rosnącą euforią, stwierdzając, że jej zdrętwiałe palce delikatnie odwzajemniły uścisk. Przypomniał sobie karteczkę z zagadką, którą wcześniej przy niej znalazł. To prawda, chociaż nazwa kłamie. Hipnoza. Wyszeptał odpowiedź, przysuwając usta blisko jej ucha. Musiał się do niej przedrzeć, wyczuć moment, w którym jej podświadomość otworzy śluzę, żeby mógł odwołać hipnotyczne sugestie, ale nie miał pojęcia, ile czasu mu zostało. Coś stęknęło za nim. Winda albo łamacz dusz, którego niezrozumiałe wrzaski mieszały się z odgłosami tomografu i wołaniem o pomoc z zapancernej szyby. Kaspar już tego wszystkiego nie słyszał. Całkowicie skupił się na Sofii, na kobiecie, z którą właśnie zamienił się miejscami. Teraz on był lekarzem, a ona pacjentką, którą trzeba uwolnić z psychicznego więzienia, z paraliżu przysennego. Zaczesał jej włosy za lekko odstające ucho, tak jak sama wcześniej to zrobiła, dotknął delikatnie jej karku w nadziei, że wywoła tym jakąś pozytywną reakcję i powtórzył rozwiązanie: Hipnoza. Raz za razem szeptał jej do ucha jedno słowo, podczas gdy hałas wokół nich stawał się coraz głośniejszy: Hipnoza, hipnoza, hipnoza. Świat wokół niego przestał istnieć. Nie słyszał trzasków, stukotu, jęków, stękania. Nie słyszał tych wszystkich metalicznych, ludzkich, głuchych i niezrozumiałych odgłosów. Nie słyszał już nawet własnych słów: Hipnoza, hipnoza, hipnoza. Ustami dotykał jej ucha niczym przy intymnym pocałunku i wtedy, tuż przed ostatnią sylabą, wreszcie zareagowała. Uniosła powieki. Tsunami endorfin wypełniło jego żyły, kiedy spojrzał w jasne, wyraziste oczy. Osiągnął swój cel. Udało mu się do niej przeniknąć. Dotknął ją nie tylko od zewnątrz, lecz dotknął też czegoś w niej. Łzy napłynęły mu do oczu. Chciał ją przyciągnąć do siebie, objąć, pocałować i nigdy już nie wypuścić z objęć, ale w następnej chwili chciał już tylko krzyknąć. Ale nie udało mu się. Otworzył usta, jednak nie był w stanie wydobyć z siebie głosu, gdy twarz Sofii wykrzywiła się w przerażającym uśmiechu. Rozwiązałeś zagadkę, Niklas? powiedziała. Bez najmniejszego problemu wstała z łóżka. I błyskawicznie wbiła mu strzykawkę w ramię. Godzina trzecia trzydzieści siedem. Minuta przed lękiem. Na czym to stanęliśmy podczas naszego ostatniego badania, zanim ten cholerny kundel zaczął szczekać? Zapytała Sofia delikatnym głosem, wyjmując z kieszeni Kitla małą plastikową buteleczkę. Ach, tak zgadza się, kochanie, twoje krople do oczu. Chciał się bronić, odwrócić głowę, ale to, co mu wstrzyknęła, sparaliżowało wszelkie niezbędne do tego połączenia nerwowe. Dodatkowo kolanami przycisnęła jego ramiona, siadając mu okrakiem na burczącym brzuchu. W innej sytuacji mógłby dwa razy większy ciężar zrzucić z siebie jedną ręką, ale teraz to on był sparaliżowany i to dużo bardziej, niż Sofia przez cały czas udawała. Dlaczego? Patrzył jej w oczy, mając nadzieję, że znajdzie w nich odpowiedź, ślad wahania, ale to był kolejny błąd. Wykorzystała okazję i umieściła ciężką kroplę stężonej skopolaminy bezpośrednio na jego rogówce. Paliło piekielnie. Natychmiast zareagował na alkaloid, którym okuliści zwykle rozszerzają pacjentom źrenice, zanim przeprowadzą badania. Po tym jak Sofia powtórzyła to samo z jego drugim okiem, rozpoznał już znajome działanie uboczne tego ekstraktu z bielunia. Dlaczego? Stęknął, zadziwiająco spokojny. Krople sparaliżowały jego układ przywspółczulny, otępiły i tak już osłabiony stan i zniwelowały nudności. Napięte mięśnie rozluźniły się i od dawna nie czuł się tak bez troski, chociaż zagrożenie miał bezpośrednio nad sobą. Sofia uśmiechnęła się do niego i odgarnęła włosy za uszy. Mari, powiedziała tylko, proste imię, które wystarczyło, żeby zdał sobie sprawę z przerażającej prawdy. Więc to tak, zgadza się. Dopiero teraz to sobie uświadomił. Tak się nazywa. Mari. Jasnowłosy aniołek, przy którego badaniu coś poszło nie tak jego pierwszy błąd w sztuce ale Mari nie była tylko jego córką to Nasza córka, potwierdziła spokojnie Sofia. Oczywiście, to dlatego przez cały czas tak bardzo go do niej ciągnęło. Z tego powodu Sofia była mu tak bliska, ponieważ ją znał tylko że dawno temu bardzo dawno odebrałeś mi ją. Nie, nie odebrałem chciał powiedzieć. Sama przecież odeszłaś wtedy ode mnie. Maria miała trzy latka, a ty przeniosłaś się do Berlina, do nowego przyjaciela. Nareszcie mam okazję ją pomścić. Będę walczyć. Niedługo mam ważną rozprawę sądową. Proszę trzymać za mnie kciuki. A więc to o to chodziło. Co za paradoks. Im mocniej się bronił, żeby trujące substancje nie opanowały całkowicie jego wegetatywnego układu nerwowego, tym jaśniejsze stawały się wspomnienia o ich wspólnej, koszmarnej przeszłości. Przez osiem lat nie widział w ogóle Marii. Aż odebrał telefon od zatroskanej Kathy Adessi, jej nauczycielki ze szkoły podstawowej. Dlatego pojechał do Berlina i zabrał Marii ze sobą do Hamburga, tam, gdzie miał swój gabinet. Możemy zaczynać. Pańska córka jest już gotowa, wszystko przygotowane doktorze Haberland. Zahipnotyzował ją bez wiedzy Sofii, bo chciał się dowiedzieć, czy może ktoś ją molestował. A teraz Sofia dokonywała sądu nad nim, ponieważ Mari podczas seansu doznała udaru mózgu. Od tego czasu była sparaliżowana i wegetowała w stanie półśpiączki, z której nigdy już się nie zbudzi. Zamknięta w sobie, jak w paraliżu przysennym, jak ofiary łamacza dusz. Ale to było niemożliwe. Najgorsze, co mogło się wydarzyć przy nieostrożnie prowadzonej sesji, to utrata kontaktu. To, co się stało z Marii, nie mogło więc być skutkiem ubocznym jego medycznej hipnozy. Skurcze, niekontrolowane ruchy kończyn, na zawsze już ograniczone odruchy. Dlatego nie było żadnych krat w oknach. Nikt nie uprowadził jego córki siłą. Boję się, wrócisz szybko, tatusiu? Więzieniem, z którego chciał ją uwolnić, było jej ciało. Została żywcem pogrzebana w samej sobie. Mylisz się. Bezskutecznie próbował coś powiedzieć, ale tak samo jak nad pozostałymi częściami ciała, nie miał już też władzy nad językiem. Mimo to Sofia udzieliła mu odpowiedzi. Mówiła zdecydowanym, monotonnym głosem najwidoczniej wyjaśniając mu coś, czego wprawdzie nie potrafił wyodrębnić z odgłosów w tle, ale czego się jednak domyślał. Była teraz jego sędzią. Prowadziła przeciw niemu proces za czyn, który dopiero w tej sekundzie sobie przypomniał. Na salę sądową wybrała sobie klinikę, a rozprawę główną otworzyła przed kilkoma godzinami, kiedy on zupełnie nie zdawał sobie sprawy z tego, że zajmuje miejsce na ławie oskarżonych. Teraz pozostało już tylko wykonanie wyroku tu, w przedpokoju laboratorium. Przestań, proszę nie popełniasz duży błąd chciał powiedzieć. Jednocześnie myślał o tym, jak bardzo on i wszyscy okazali się głupi i ślepi. Więc takie było rozwiązanie zagadki. Wszystko było przedstawieniem, okropną szaradą. Przez cały czas Sofia trzymała przed ich oczami krzywe zwierciadło strachu, w którym ukazywała im bezlitosną prawdę, wyraźną i dla każdego zrozumiałą, choć w lustrzanym odbiciu. Łamacz dusz okazał się kobietą, ofiara sprawcą, jej opiekunowie ofiarami. W zaślepieniu niemal zabili. Jedyną osobę, która o wszystkim wiedziała i chciała im pomóc. Bruk. Nie on tylko Sofia zamordowała Rasfelda i przeniosła do prosektorium. To ona chciała rozproszyć grupę i odizolować swoją ostatnią ofiarę właśnie jego. Po to zostawiała zagadki we własnej dłoni, w ustach Rasfelda i w worku Sibyl. Oczywiście. Nigdy przecież dłużej jej nie obserwowaliśmy. Patrzenie na nią sprawiało po prostu za dużo bólu. Pierwsze karteczki najpewniej przygotowała wcześniej, później improwizowała. Jasmin okryła przecież Sofię jej lekarskim kitlem, w którego kieszeni znajdował się długopis i bloczek recept. Jej pismo było niemal zupełnie nieczytelne, bo musiała pisać na ślepo pod kocem, który ją okrywał. Wspomnienia Kaspara z ostatniej godziny rozprysły się na miliony krwawych kawałków i natychmiast ułożyły się w nową, przerażającą mozaikę. Stąd te wszystkie różne sposoby postępowania. Wyjaśniało to również, dlaczego Bruk tak słabo się opierał w windzie. Nie chciał zabić Sofii, tylko ją odizolować. A wrócił ze skalpelem, żeby go uwolnić. Bruk wcale nie miał zamiaru go zadźgać, tylko przeciąć więzy. Stracił przez to cenny czas, który Sofia wykorzystała, żeby najpierw unieszkodliwić Toma, a później zjechać tu do piwnicy i usadowić się na środku sceny. Posłuchaj, proszę. Zaczął jeszcze raz. Wiem, myślisz, że jestem winny udaru naszej córki, ale to nieprawda. Jej nauczycielka podejrzewała, że ktoś ją molestuje. Mary rysowała dziwne rzeczy, dlatego do mnie zadzwoniła. Sama o tym wiesz. Ja ją tylko zahipnotyzowałem, żeby się dowiedzieć, czy może ktoś się nad nią znęca. To prawda. W trakcie sesji coś poszło nie tak, ale... Nazywam się Niklas Haberland. Jestem neuropsychiatrą i ekspertem w dziedzinie hipnozy. Popełniłem błąd. Ale hipnoza tego nie spowodowała, dlatego przyjechałem, żeby ci to wyjaśnić. Dlatego odwiedził ją w klinice dziesięć dni temu żeby wreszcie się z nią rozmówić i pokazać jej ekspertyzę, z której wynikało, że uszkodzenia, jakich doznała Mari, nie mogły zostać wywołane przez nieudaną hipnozę. List z opinią JB, Jonatana Bruka, kolegi Rasfelda i eksperta w dziedzinie udaru mózgu. O tym wszystkim chciał jej powiedzieć. Podczas gdy jego była przyjaciółka jedną dłoń przyłożyła mu do czoła, a drugą otarła krwawiący nos, co pewnie było wynikiem walki z Brukiem. Albo z jasmin, której rana kłóta również pewnie była dziełem Sofii. To niewiarygodne. Sam wszedł w sieć pająka. Nawet jedyną osobę, która mogła mu pomóc, zablokował w windzie za pomocą narzędzia, na które jego uwagę musiała najpierw zwrócić Sofia. Teraz, kiedy amnezja zaczęła go opuszczać, jedyne czego pragnął to doznać znowu utraty pamięci. Dlaczego wszystko nie mogło pozostać niewyjaśnione? Tak jak niewyjaśnione było pytanie, skąd w ogóle wziął się w klinice Bruk, dlaczego wbił sobie nóż w szyję i dlaczego Sofia musiała dręczyć te wszystkie kobiety. Dlaczego to mogło pozostać w tajemnicy, podczas gdy on z przeraźliwą jasnością uświadomił sobie, nagle, że Bruk w żadnym momencie nie chciał im nic zrobić. Wprost przeciwnie. Przez cały czas z powodu rany w szyi, nie mógł się z nimi porozumieć. Wielokrotnie wykrzykiwał imię Sofii i nawet próbował napisać je własną krwią na szybie w oddziale radiologii. Oni jednak źle zinterpretowali te wszystkie znaki i bronili się, kiedy chciał ich uratować od zagrożenia. Byle dalej od Sofii. Do zamkniętego, bezpiecznego schronienia w laboratorium, za którego drzwiami nie zakładnicy, tylko uwolnieni walili w szybę. I to nie dlatego, że wołali o pomoc, tylko dlatego, że chcieli go ostrzec przed sofią, zanim będzie za późno. Byłem taki głupi, taki ślepy, taki nieświadomy. Kaspar otworzył wyschnięte usta. Z oczu leciały mu łzy, bo rozszerzone sztucznie źrenice wystawione były na działanie ostrego światła. Bolały go, ponieważ nieruchome powieki nie rozprowadzały nawilżającej wydzieliny. Światło załamywało się jak w pryzmacie na końcach sklejonych rzęs, wskutek czego piękna twarz Sofii znajdowała się w obramowaniu rozmytych tęczowych barw. Nagle odzyskał słuch. Na krótką chwilę pękła akustyczna zapora. Pisk w uszach, z którego zdał sobie sprawę dopiero w momencie, kiedy ten już ucichł, ustąpił miejsca delikatnemu głosowi Sofii. Im bardziej będziesz walczył, tym głębiej się zapadniesz, powiedziała spokojnie, patrząc prosto w jego nieruchome źrenice. O co jej chodzi? Ostatnia zagadka? To o to chodzi? To moja ostatnia szansa? Im bardziej będziesz walczył, tym głębiej się zapadniesz, powtórzyła. Wtedy nagle ktoś odciągnął go od Sofii. Ucieszył się. Pomyślał o bruku, któremu może w jakiś sposób udało się wydostać z windy. Albo o Linusie, który z pewnością sprowadził pomoc z zewnątrz. Ale szybko zdał sobie sprawę, że ruch jego ciała był niemożliwy fizycznie. A to dlatego, że spadał w dół. Przez podłogę, która pod jego plecami stała się nagle bardzo miękka. Beton zamienił się w piasek, z którego wyłoniła się lodowata dłoń, chcąc pociągnąć go w dół. Dopiero teraz w pełni zrozumiał swoje położenie. I zaczął walczyć. Z hipnotycznym spojrzeniem, ze spokojnym głosem Sofii, z mieszanką tiopentalu i skopolaminy, która łamała jego wolę sprzeciwu. Hollywoodskie bajeczki, wrzask szadeka z przeszłości odbijał się echem w jego głowie. Nie można zahipnotyzować człowieka na siłę. Wszystko zależy od okoliczności, odpowiedział mu wówczas w prosektorium. Po zadaniu silnego bólu fizycznego i psychicznych tortur, szczególnie przez doprowadzenie do ciężkiego traumatycznego szoku, po podaniu zmieniających świadomość narkotyków, może się udać wprowadzenie w stan hipnozy podatnych na to osób wbrew ich woli i zapanowanie nad ich świadomością. Kaspar myślał o swoich skaleczeniach, zwichniętym barku, torturach Szadeka, jego poparzonych dłoniach i o strachu, jaki przeżył w ostatnich godzinach. Czuł barbituraty, które wprawiały go w stan apatii i słyszał dochodzące z przewodów wentylacyjnych psychodeliczne odgłosy pracującego tomografu. Odpowiednie tło dla zastosowania hipnozy, przed którą nie potrafił już się bronić, ponieważ Sofia nawiązała już kontakt z nim i zakotwiczyła w jego świadomości perfidną sugestię, której własnymi siłami nie był już w stanie przezwyciężyć. Im bardziej będziesz walczył, tym głębiej się zapadniesz. Dlatego też przestał walczyć. Zamknął w myślach szeroko otwarte oczy i pozwolił sobie zapaść w tę pustkę. Spadał głęboko w zimny, mroczny szyb, w którym jeszcze nigdy dotąd nie paliło się żadne światło do więzienia własnej duszy. Godzina piąta dziesięć. dziewięćdziesiąt pięć minut od początku lęku. Dym był jak żywa istota. Rój mikroskopijnych komórek, które przenikały przez jego skórę, żeby rozłożyć go od środka. Cząsteczki szczególnie upatrzyły sobie płuca, przenikając przez tchawice aż do oskrzeli. Ale i tak było to nic w porównaniu do płomieni. Rozżarzonymi do czerwoności ostrzami wystrzeliwały z deski rozdzielczej, poszarpały jego koszulę, porozrywały skórę, na której poniżej serca pojawiły się już bąble. Jak na topiącym się od płomienia zapalniczki plastiku. Spojrzał w dół na siebie i wykorzystał siłę, którą dał mu nieznośny ból, żeby wdepnąć pedał gazu do samego końca. Nie chodziło mu o to, żeby samochód znowu ruszył. On chciał się tylko odsunąć możliwie daleko do tyłu, jak najdalej od ognia. Wypluł w płomienie coś, co przypominało obślizły korek z krwi i czarnego śluzu. I zrekapitulował w myślach wydarzenia, które doprowadziły go do tej sytuacji bez wyjścia. Poddał zabiegowi Marii, bez zgody jej matki, święcie przekonany, że hipnoza nie może mieć żadnych skutków ubocznych. A jednak dziewczynka dostała udaru. Podczas sesji Marii nigdy już nie powróci do zdrowia. Nigdy się nie uśmiechnie. Pieni jej mózgu został na tyle uszkodzony, że mogli mówić o szczęściu, kiedy wrócił jej odruch przełykania. Jak to się mogło stać? Usłyszał, jak pod nogami pęka butelka, której zawartością niedawno się znieczulił, po tej brzemiennej w skutkach hipnozie, a przed własną ostatnią podróżą. A teraz siedział tu, zaklinowany we wraku samochodu, ze zdjęciem córki w ręku, która nigdy nie będzie mogła prowadzić normalnego życia, i płonął. Zarówno zewnętrznie, jak i wewnętrznie. Wyciągnął ręce do ognia, jakby mógł w ten sposób powstrzymać śmierć, która obejmowała go płonącymi ramionami. I wtedy, w tej samej chwili, kiedy już myślał, że nie wytrzyma więcej odoru przypalanego ciała, gdy już chciał rękami zedrzeć z piersi piekącą skórę, wszystko stało się przejrzyste. Wrak samochodu, którym w deszczowy dzień uderzył w drzewo, szukając w aktach zdjęcia Marii, zniknął. Dym, ogień i nawet ból rozwiały się. Pozostała czarna nicość. Dzięki Bogu, pomyślał, to tylko sen, otworzył oczy i zupełnie nic już nie rozumiał. Koszmar, w którym przed chwilą się znajdował, nie minął, zmienił tylko swoją postać. Gdzie ja jestem? Po pierwszym wrażeniu, sądząc, w korytarzu jakiejś piwnicy, przed nim stało dwóch zamaskowanych mężczyzn, obaj z bronią w ręku. Policja. Mówiły wielkie, odblaskowe litery na czarnych, maskujących strojach. Słyszy mnie pan? Zapytał jeden z nich, podnosząc wizjer w hełmie. Nad lewą brwią miał haczykowatą bliznę. Tak, odpowiedział Haberland. Dlaczego jestem półnagi? Dlaczego siedzę na wózku inwalidzkim, w brudnych spodniach od piżamy i gapię się w zieloną, betonową ścianę? Morfeus, spójrz tylko na jego źrenice. Drugi funkcjonariusz zareagował na swój pseudonim podszedł nieco bliżej opuścił karabin i również podniósł wizjer Jest pod wpływem narkotyków może dlatego nic nie mówi domyślił się mężczyzna z blizną Mówię odpowiedział Haberland próbując złapać się za palące gardło ale nie udało mu się Mamy na dole jednego 10 13 Haberland usłyszał jak Morfeus mówi do krótkofalówki Żyje, ale nie wykazuje żadnych reakcji. Potrzebujemy pilnie lekarza. Jak się pan nazywa? zapytał drugi policjant, który uklęknął przy nim. Zsunął maskę, odsłaniając niedbale przystrzyżoną brodę. Kasp! chciał powiedzieć, ale szybko się poprawił. Nazywam się Niklas Haberland. Nazywam się Niklas Haberland. Jestem neuropsychiatrą i ekspertem w dziedzinie hipnozy. Popełniłem błąd. Powtórzył to jeszcze raz, ale antyterrorysta pokręcił tylko głową ze współczuciem Są jeszcze inni na dole? Syknęła krótkofalówka Tak, na to wygląda Jest przejście do laboratorium albo czegoś takiego Szyby wyglądają na pancerne Coś się za nimi rusza Wysyłam wsparcie Zrozumiałem Morfeus wyłączył krótkofalówkę Chwilę później po jego prawej stronie otworzyły się drzwi windy co najmniej dwóch kolejnych policjantów wyszło na korytarz w ciężkich butach i z odbezpieczoną bronią. Co za syf? Jack, co tu się stało? Zapytał nowy głos. Najwidoczniej zwrócił się do mężczyzny z blizną, który stał teraz za wózkiem Haberlanda. Nie mam pojęcia. Ten tutaj jest kompletnie bez kontaktu. Nic do niego nie dociera. Co to ma znaczyć? Dlaczego mnie nie słuchacie? Haberland poczuł, jak przechyla się do tyłu. Jego tułów przybrał pozycję ukośną, także patrzył teraz prosto w oślepiające oświetlenie na suficie. A ten facet, którego uwolniliście z windy, coś powiedział? Zapytał Jack nowo przybyłych. Nie, jest w szoku. Poza tym ma rozciętą tchawicę, gwizdze jak czajnik. Wózek z Haberlandem zaczął przesuwać się do przodu. A co tam na górze? Kompletny syfilis, wszędzie krew i ślady walki, a na radiologii chyba był pożar. Na razie dwa trupy. Jeden ma poderżnięte gardło, drugi leżał w lodówce w prosektorium. Zidentyfikowani? Tak. Tomasz Szadek i Samuel Rasfeld. Do pierwszego należy przewrócona karetka na podjeździe. Drugi był chyba szefem kliniki. Szadek. Rasfeld. No jasne. Haberland zobaczył własne odbicie, zauważył plamy krwi na podłodze windy, do której go właśnie wepchnęli i krzyknął: Wszystko mogę wam wyjaśnić. Wiem, co tu się stało. Słyszałeś? Zapytał Morfeusz. Jack wcisnął przycisk i się odwrócił. Drzwi zamknęły się, obaj policjanci włączyli latarki i winda ruszyła w drogę na parter. Co takiego? Wydawało mi się przez chwilę, że coś powiedział. Jack wzruszył ramionami. To pewnie winda. Wyszczerzył się, świecąc jednak dla pewności Haberlandowi w twarz. Zobacz. Co? Jego dłonie. Tam coś jest. Haberland poczuł, jak dwa palce w czarnych skórzanych rękawiczkach delikatnie ujmują jego dłoń. Rzeczywiście. Co to jest? Światło latarki uciekło z jego twarzy. Kartka stwierdził Morfeusz. Co tam jest napisane? O mój Boże. Haberland panicznie szukał jakiejś możliwości zwrócenia na siebie uwagi. To dziwne. Co? Ten facet trzyma w ręku kartkę z zagadką. Kurwa, myślisz, że. Tak, tak, tak! Wrzeszczał Haberland i ku swemu przerażeniu zobaczył, że usta jego odbicia nie otworzyły się nawet na milimetr. To był łamacz dusz, nie, raczej łamaczka dusz Sofia Dorn. Wyrzuć mnie, kiedy mnie potrzebujesz. Weź mnie z powrotem, kiedy się już nie przydam. Przeczytał Morfeus. Że co? To pewnie jakiś głupi kawał, albo ktoś się podszywa. Dlaczego? Zastanów się. Łamacz dusz wybierał tylko kobiety. Nieprawda, krzyczał Haberland i z przerażenia chciał zamknąć oczy, ale nawet tego nie był w stanie zrobić. Proszę, to nie żart, krzyczał do nich w myślach. Musicie rozwiązać tę zagadkę. Musicie mnie stąd wyciągnąć, nie z kliniki, tylko ze mnie samego. Czy nic nie rozumiecie? Oczywiście, że nie rozumieli. Wiedział, że w tej chwili nie potrafi ani mówić, ani pisać, ani czytać. Sofi odebrała mu wszelkie zdolności komunikacji. Na mosiężnej listwie z przyciskami świecił się przycisk parteru, za chwilę dotrą na górę. Sofi to zrobiła, zahipnotyzowała mnie, cofając mnie do mojego najgorszego koszmaru, do płonącego samochodu. Od czasu do czasu budzę się, wracam do rzeczywistości, wtedy otwierają mi się oczy, a wy macie szansę usunąć blokadę, jeśli tylko powiecie odpowiednie słowo. Nie rozumiecie? Jeśli przegapicie ten moment, spirala paraliżu przysennego zacznie się kręcić od początku. Proszę, musicie mi pomóc. Masz jakiś pomysł, o co może chodzić? Zapytał Jack. Wyrzuć mnie, kiedy mnie nie potrzebujesz, weź mnie z powrotem, kiedy się już nie przydam? Nie mam pojęcia. Usłyszał odpowiedź drugiego policjanta. Jego głos docierał już jednak z daleka. Haberland nie zauważył też, kiedy otworzyły się drzwi windy i przejął go lekarz. Niewidoczna siła znów wyciągnęła swą zimną dłoń po niego i zaczęła go ciągnąć za sobą, z powrotem do miejsca, w którym nigdy więcej w życiu nie chciał się znaleźć i z którego dopiero co się uwolnił, do piekła płomieni we wraku samochodu. Próbował jeszcze dać policjantom jakiś znak, żeby szukali Sofii, jego byłej przyjaciółki, którą piętnaście dni temu odwiedził potajemnie, aby wszystko jej wyjaśnić. Chciał ją prosić o wybaczenie i przekazać opinię lekarza, który opiekował się nim po wypadku. Według fachowej opinii doktora Jonatana Bruka udar wystąpiłby u Marii również bez hipnozy. Ale Sofi nie chciała go słuchać. Wrzuciła list i opinię w ogień, a jemu kazała wracać do psa, którego zostawił przywiązanego przed kliniką. Przypomniał sobie, jak napięła się smycz, kiedy Tarzan, albo Mr. Ed, jak go tu wszyscy nazywali, coś zwietrzył, a on się wtedy przewrócił uderzając skronią o ziemię. Tego wszystkiego nie był w stanie przekazać grupie policjantów i lekarzy, których kontury powoli rozmywały się przed jego oczami, podczas gdy on spadał z powrotem w swój hipnotyczny koszmar z powrotem do płonącego auta w morze ognia które Sofi przewidziała dla niego jako wieczną karę dziś godzina 14:56 dużo później wiele lat po lęku Lidia skończyła pierwsza jej przyjaciel potrzebował więcej czasu i dopiero po 20 minutach przewrócił ostatnią stronę i co dalej zapytał patrząc z niedowierzaniem na okładkę segregatora to wszystko? Nic więcej nie ma? Profesor zdjął okulary i skinął lekko głową. Przez ostatnie minuty uważnie obserwował miny swoich studentów, jak nieświadomie drapali się za uchem, zanim ich oczy przeskoczyły do kolejnego akapitu, albo jak wypowiadali bezgłośnie pojedyncze słowa. Przy ostatnich stronach Lidia czytała, odchylając palcami dolną wargę. Patrick z kolei przez cały czas podpierał głowę rękami. Teraz na jego policzkach odznaczały się czerwone plamy. Powiedziałem przecież, że na początku nie skupił się pan dostatecznie mocno na lekturze, prawda? No tak, ale jak można było wpaść na takie zakończenie? Student przeciągnął się i ziewnął zmęczony. To proste. Profesor postukał palcem w akta. Odpowiedź znajduje się już na dwudziestej stronie akt. Przypominają sobie państwo rozwiązanie pierwszej zagadki, jaką Greta zadała Kasparowi? Chirurg jest kobietą. Lidia puknęła się w czoło. No przecież! Okej, okay, okej, okay, nie załapałem, ale jak rozwija się dalej ta historia? zapytał Patryk niecierpliwie, z zimna obejmując tułów rękami. Również Lidia zaczęła się rozglądać za swoją zimową kurtką. Podczas lektury nie zwracali uwagi na zimno, które wzmogło się wraz z zapadnięciem ciemności. Profesor otworzył notatnik i zapisał w nim coś. Wszystko po kolei. Najpierw chciałbym poznać Wasze spontaniczne wrażenia. O czym pomyśleliście po przeczytaniu ostatniego zdania? Skinął na Lidię, która z pytającym wyrazem twarzy pokazała na siebie. No więc ja! odsząknęła i sięgnęła po butelkę z wodą. Przez cały czas zastanawiałam się, czy rzeczywiście coś takiego mogło się wydarzyć. Wypiła łyk. Profesor odłożył ołówek i sięgnął po oryginał protokołu. Dobre pytanie. Przez to, że te akta napisane są niemal wyłącznie z subiektywnej perspektywy jednej osoby, znajdują się w nich oczywiście luki i pojawia się sporo miejsca na interpretację. Pewne jest jednak, że Niklas Haberland był ekspertem w dziedzinie hipnoterapii, specjalizującym się w terapii dzieci. Przed laty miał burzliwy romans z koleżanką, którego efektem było dziecko dziewczynka o imieniu Marii. Związek szybko się rozpadł, Sophie Dorn otrzymała prawo do opieki nad dzieckiem i przeniosła się do stolicy. Profesor założył nogę na nogę. Pewnego dnia Haberland odebrał telefon z Berlina. Mary na lekcjach plastyki malowała jakieś dziwaczne obrazy. Jej zaniepokojona wychowawczyni, Katia Adesi nie miała pewności i nie chciała jeszcze powiadamiać władz. Zwróciła się najpierw do biologicznego ojca. Haberland przyjechał do Berlina i postanowił zbadać rzecz dokładniej. — Zahipnotyzował Marii? — wtrąciła Lidia. — Z Berlina do Hamburga można dojechać pociągiem w półtorej godziny. Zabrał ją do swojego gabinetu i jeszcze tego samego dnia chciał odwieźć z powrotem do matki. Do tego jednak nigdy nie doszło. Sesja zakończyła się tragedią. Jego córka doznała podczas badania udaru pnia mózgu. — O cholera! — Patryk miał taką minę, jakby bolał go ząb. Czyli wtyczka została wyciągnięta z gniazdka. Co chcesz przez to powiedzieć? zapytała Lidia, odwracając się w jego stronę. Odległość między nimi była znacznie większa niż na początku eksperymentu. Zupełnie jakby te akta wbiły między nich jakiś niewidoczny klin. Profesor zanotował kolejne spostrzeżenie. Wydaje mi się, że pani kolega właśnie użył metafory do określenia czegoś, co nazywamy zespołem zamknięcia, stwierdził, wstając z krzesła. To stan, w którym mózg nadal funkcjonuje, ale nie jest w stanie nawiązać kontaktu ze światem zewnętrznym. Proszę sobie wyobrazić, że nie mogą państwo nic widzieć, słyszeć, czuć, smakować, oddychać, ani odbierać wrażeń dotykowych. Jedynie myślicie. Dobry Boże! Jeszcze nigdy nie zaobserwowano tak silnego efektu ubocznego w wyniku nieudanej hipnozy. Lidia odsząknęła ponownie. Czy ta dziewczynka zmarła? Nie. Stało się coś znacznie gorszego. Marii do końca życia pozostanie fizycznym i psychicznym wrakiem. Również jej matka załamała się psychicznie, chociaż na zewnątrz nic nie dała po sobie poznać. Jej przyjaciel do dziś zaprzecza, jakoby był winny temu, co stało się z Marii. Mały kamyk uderzył w szybę. Wiatr, który właśnie się zerwał, niósł ze sobą na razie tylko śmieci i żwir. Wierzba płacząca pochyliła się jeszcze bardziej, kiedy profesor mówił dalej. Sophie próbowała najpierw uzyskać oficjalne orzeczenie na drodze sądowej. Znalazła prawniczkę, Dorin Brandt, ale ta odrzuciła w końcu propozycję wniesienia oskarżenia przeciwko Niklasowi Haberlandowi, ponieważ udowodnienie błędu uznała za wręcz niemożliwe. Zaproponowała ugodę. Profesor wstał i odchylił ramiona do tyłu, żeby trochę rozluźnić mięśnie. Na przekór wszystkim ćwiczeniom ból stawów najpóźniej jutro przypomni mu, że dziś za długo siedział. Sofia była coraz bardziej zrozpaczona. Ciągnął, podchodząc do bulgoczącego piecyka olejowego stojącego przy kominku. Do kogokolwiek się nie zwróciła, zawsze otrzymywała taką samą odpowiedź: niemożliwe, żeby hipnoza wywołała tak ciężkie uszkodzenie. Jej rozpacz pogłębiała się, aż w końcu przeszła w manię, w której stworzyła plan pomszczenia Marii. Chciała wszystkim udowodnić, że jednak w trakcie hipnozy można złamać człowiekowi duszę. Więcej, nawet pragnęła ukarać wszystkich winnych, wprowadzając ich w taki sam stan, w jakim znalazła się Marii. Zespół zamknięcia, uwięzienie w stanie paraliżu przysennego. Zgadza się. Profesor skwitował stwierdzenie Patrika skinieniem głowy. Podczas studiów Sofii interesowała się hipnozą, zawsze jednak odrzucała jej zastosowanie w leczeniu. Teraz zaczęła się w niej wprawiać z zapałem szaleńca, żeby móc użyć tej techniki jako broni. Metoda, którą wymyśliła, była w zasadzie bardzo prosta. Najpierw sprowadzała swoje ofiary podczas hipnozy do ich najgorszego koszmaru, a potem sztucznie zrywała kontakt. Wrzucała ludzi do piekła i zamykała drzwi. Patrick pokręcił głową ze zgrozą. Obrazowo można tak to ująć. Sofii świadomie porzucała kontrolę nad swoimi zakładnikami, zostawiając ich w stanie, w którym nie można było już nimi sterować. Ponieważ każda nieudana hipnoza niechybnie przechodzi w jakimś momencie w normalny sen, z którego można się obudzić, przekazywała dodatkowo ofiarom posthipnotyczne polecenie: w momencie obudzenia mieli natychmiast zasypiać na nowo. Jak to zrobiła? Brała pani kiedyś udział w pokazowej hipnozie? Widziałam w telewizji, jeden mężczyzna z publiczności został wprowadzony w trans. Hipnotyzer zasugerował mu, że jest psem, a po przebudzeniu nie będzie nic pamiętał, ale za każdym razem, kiedy publiczność krzyknie "Pluto", trzy razy zaszczeka. Co też robił, jak przypuszczam. Tak. To wulgarny, ale idealny przykład prostego posthipnotycznego polecenia, jakie zastosowała Sofi. Tylko, że tu nikt nie musiał krzyczeć Pluto. Wystarczyło, że ofiary otwierały oczy i na siatkówkę padało światło. To był bodziec. Im silniejsze światło, tym szybciej ofiara ponownie zapadała w stan hipnozy. Straszne! Lidia zapięła zamek błyskawiczny swojej kurtki. Ale zadziałało. W ten sposób udało się Sofii umieścić ofiary w spirali paraliżu przysennego, który mógł zostać zakończony tylko wtedy, gdy w fazie przebudzenia powiedziało się odpowiednie słowo rozwiązanie zagadek na poszczególnych kartkach. Profesor położył obie dłonie na żeberkach olejowego grzejnika. Chociaż gorąco prawie parzyło go w końcówki palców, ciepło doszło zaledwie do nadgarstków. Kiedy Patryk postawił następne pytanie, całe ciało profesora pokryła niemal bolesna gęsia skórka. Co się stało z Haberlandem? Dziś godzina piętnasta siedem. Z Haberlandem, powtórzył profesor cicho, idąc w kierunku przeszklonych drzwi. Wydaje mi się, że zanim opowiem Państwu coś o jego przyszłości, powinniśmy zająć się jeszcze trochę przeszłością. Mówił teraz odwrócony do nich plecami. Udar mózgu Marii był oczywiście największą traumą jego życia. Wprost nie potrafił pojąć, co zrobił własnej córce, i jeszcze tego samego dnia się upił. Wskutek tego spowodował groźny wypadek, którego omal nie przypłacił życiem. Po zagojeniu się zewnętrznych ran zaczął się leczyć u doktora Jonathana Bruka. W trakcie terapii rozmawiali również o Marii. Bruk ściągnął jej akta z kliniki, w której leżała na oddziale intensywnej terapii. To tyle na temat tajemnicy lekarskiej, usłyszał szept Patrika. Po analizie krwi Mari lekarze doszli do wniosku, że udar nastąpił wprawdzie podczas, ale nie z powodu hipnozy. Sophie była tak wściekła na tę diagnozę, że przeniosła córkę z powrotem do Berlina. Odwrócił się do swoich studentów. Ale hamburscy lekarze mieli rację. Jak powiedziałem, według dzisiejszego stanu wiedzy medycznej, przypadkowe wywołanie tego typu uszkodzeń jest rzeczywiście niemożliwe. Strona 193. protokołu, powiedziała Lidia i przekartkowała akta. Zgadza się. Bruk zachęcał Haberlanda do odbycia wyjaśniającej rozmowy z matką ich wspólnego dziecka o tych nowych faktach. Haberland na początku nie był przekonany, ale w końcu, tuż przed świętami Bożego Narodzenia, wybrał się do niej. Pojechał pociągiem. Z psem. Tarzanem alias Mr. Edem. Profesor zignorował uwagę Lidii z przelotnym uśmiechem. I ekspertyzą lekarską do Berlina. Przed podjazdem do kliniki Teufelsberg opuściła go jednak odwaga. Jak zareaguje Sophie, która dotychczas unikała wszelkiego kontaktu i od czasu tragedii nazywała go mordercą? Co zrobi, kiedy niezapowiedzianie stanie przed nią, chociaż właśnie tego mu zabroniła? Dopiero po dłuższej przerwie podjął decyzję i ruszył pod górę, żeby się przekonać. Czegokolwiek się obawiał, nie było to nawet w połowie tak okropne jak to, co wydarzyło się później, naprawdę. Profesor zaśmiał się sucho. Istotnie. Do tego czasu Sophie zdążyła już zastosować swoją metodę łamania dusz już na trzech kobietach. Jak Państwo zapewne wiedzą, nie każdego człowieka da się zahipnotyzować, a już na pewno nie wbrew jego woli. Niestety, Vanessa Strassman nie należała do tej grupy ludzi. Była zupełnie niewinna. Miała po prostu pecha, że uczęszczała razem z Sofią na ten sam kurs aktorstwa dla amatorów w ośrodku kultury. Jako mająca ezoteryczne ciągoty osoba, była łatwym obiektem dla pierwszej próby. Nic dziwnego, że Haberland jej nie skojarzył, kiedy zobaczył zdjęcie w gazecie. Vanessa nigdy nie miała kontaktu z nim ani z Marii. Patrick spojrzał na niego pytająco i też wrócił do pierwszych stron. Profesor skinął zachęcająco głową. Od pani Strassman zaczęła się cała seria. Sophie zwabiła ją pod jakimś pretekstem do pokoju hotelowego. Najwidoczniej Vanessa została kiedyś zgwałcona, a Sophie raz za razem konfrontowała ją w hipnozie z jej oprawcą. Już od tego momentu nie chciałem dalej czytać mruknął Patryk. Zachęcona sukcesem Sophie Dorn zaczęła używać tej techniki wobec w jej oczach naprawdę winnych. Nauczycielki ze szkoły podstawowej Kati Adessi, od której podejrzeń o molestowanie przecież wszystko się zaczęło. A trzecia ofiara? zapytała Lidia. Dorin Brandt? To pani adwokat, która odmówiła wniesienia oskarżenia wobec Haberlanda, wyjaśnił profesor. Ponieważ nigdy nie przyjęła pełnomocnictwa, długo to trwało, zanim połączono ją z Sofią i pozostałymi ofiarami. Poza tym szukano przecież mężczyzny. Okej, okay, ale mieliśmy mówić o Kasparze, to znaczy o Haberlandzie, przypomniał niecierpliwie Patryk. Tak, tak, przepraszam. Cóż, to on był przez cały czas głównym celem Sofii, jej prawdziwy majsterszyk. Na stronie 191 przedstawiono w aktach, jakimi metodami można wywołać wymuszoną hipnozę. Wszystkie techniki łączy jedna rzecz: bazują na efekcie zaskoczenia. Ale przecież po wizycie Haberlanda nie było już tego efektu. Zgadza się. Proszę sobie wyobrazić, jak bardzo zszokowana musiała być Sophie, kiedy Haberland nagle się przed nią pojawił. To on ją zaskoczył. I znów próbował się kłamliwie tłumaczyć. Pokazał jej nawet opinię szanowanego lekarza Jonathana Bruka, która potwierdzała jego rzekomą niewinność. Ha! Profesor uderzył płaską dłonią w blad stołu. A przecież sama już trzykrotnie udowodniła, że jak najbardziej można zagrozić czyjemuś życiu przez hipnozę. Więc spaliła opinię w kominku i wstrzyknęła mu środek uspokajający? Patrick też się podniósł, żeby rozprostować nogi. Tylko Lidia nie ruszyła się ze swojego miejsca i jedynie nerwowo bawiła się kosmykiem włosów. I tak, i nie, powiedział profesor. Wrzuciła list do kominka i kazała Haberlandowi wynosić się do diabła, a dokładniej mówiąc do Tarzana, którego wcześniej przywiązał na mrozie na zewnątrz. Później musiała zmienić zdanie i wyjęła w połowie już zwęgloną ekspertyzę z płomieni. A amnezja Haberlanda? Lidia z przejęcia wsunęła sobie kosmyk włosów do ust. Spowodował ją zwykły upadek. Patrick zmarszczył czoło i profesor zrozumiał, że musi się wyrażać bardziej konkretnie. Haberland był psychicznie wyczerpany. Przeżył coś okropnego, o czym za wszelką cenę próbował zapomnieć. Z powodu tego, co zrobił swojej córce, trafił na terapię u Bruka, a teraz miał za sobą pierwszą próbę zwalczenia swojej traumy w osobistej rozmowie z Sofią Dorn i była to próba całkowicie nieudana. Był urażony, zły, wzburzony i bliski załamania. Jego mózg był owładnięty pragnieniem pozbycia się z pamięci okropnych wspomnień o Marii i wykorzystał pierwszą okazję, jaka się nadarzyła, żeby uciec od poczucia winy. — Upadek? — zapytała Lidia. — Tak. Tarzan szarpnął smycz. Haberland stracił równowagę na oblodzonej drodze i kiedy uderzył skronią o asfalt, stracił przytomność. Dopiero kilka godzin później Bachman zawiózł go wychłodzonego do kliniki. Z powrotem do tamtej wariatki? Profesor przytaknął. Sofi wykorzystała niespodziewaną okazję. Dzięki amnezji Haberlanda znów miała po swojej stronie efekt zaskoczenia. Od razu przy wstępnym badaniu zabrała swojemu. Profesor zrobił palcami w powietrzu znak cudzysłowu: pacjentowi wszystkie przedmioty, które mogły wskazać jego prawdziwą tożsamość, pośrednio pozorując w ten sposób napad rabunkowy. Oczywiście nigdy nie powiadomiła o sprawie policji. Taktyka Rasfelda, polegająca na odsuwaniu wszystkiego w nieskończoność i jego niechęć do jakichkolwiek zewnętrznych ingerencji w sprawie kliniki, idealnie pasowały do jej planu. Ale dlaczego nie zahipnotyzowała Kaspara od razu wtedy? Zastanawiała się na głos Lidia, po co pokazała mu jeszcze zdjęcie córki? Mógłby sobie przecież wszystko przypomnieć, a wtedy z jej planu nic by nie wyszło. Dobre pytanie. Sophie faktycznie była rozdarta. Z jednej strony chciała ukarać Haberlanda i zgotować mu piekło, ale kara i satysfakcja z niej byłyby mniejsze, gdyby nie pamiętał Marii i swojej winy. Dlatego chciała najpierw wyprowadzić go z błogosławionej amnezji i dopiero potem złamać mu duszę. Wydarzenia nocy umożliwiły jej obie rzeczy. A jak włączył się w to wszystko Bruk? Zapytał Patryk. To przecież logiczne, odpowiedziała zamiast profesora Lydia. Skoro Sofia chciała zemścić się na wszystkich, którzy jej wmawiali, że hipnoza jest całkowicie bezpieczna, to Haberland, pokazując jej ekspertyzę, wskazał kolejną ofiarę, niejako z dostawą do domu. Doskonałe wyjaśnienie, pochwalił profesor. Naprawdę? Lidia uśmiechnęła się. Dokładnie tak było. Zanim Haberland do niej przyszedł, Sophie nic nie wiedziała o istnieniu tego człowieka. Później znalazł się na jej liście i Sophie wybrała go na czwartą ofiarę. W jaki sposób? Chciał wiedzieć Patrick. Sophie działała całkowicie bez skrupułów, powiedział profesor. Zadzwoniła do Bruka i poprosiła go o koleżeńską poradę w sprawie nowego pacjenta z objawami amnezji. Bruk wyraził gotowość pomocy i przyjechał specjalnie z Hamburga, ponieważ podejrzewał, że może chodzić o Haberlanda, który od dwóch dni się do niego nie zgłaszał. Zarezerwowała dla Bruka pokój w motelu Teufelssee, niedaleko kliniki. Tam się spotkali. I siłą go zahipnotyzowała. Prawie. Co znaczy prawie? Plamy na policzkach Patricka powiększyły się, ale tym razem nie odcisnęły ich dłonie. Chociaż temperatura spadała z minuty na minutę, jemu było coraz cieplej. Profesor zanotował w pamięci kolejne spostrzeżenie, nie wiedząc, czy te reakcje w ogóle będą istotne dla wyniku. Potem odpowiedział na pytanie: Cóż, nie udało się jej do końca. Sofia wkropiła brukowi do oczu skopolaminę, wprowadzając go w trans. Potem oblała go alkoholem z barku, żeby wyglądał na pijaka, gdy go znajdą, ale tym razem coś się nie udało. Może ktoś przeszkodził, może popełniła jakiś błąd, a jak już wspomniałem, nie każdego można zahipnotyzować. Bruk był trudnym przypadkiem. Sofi co prawda udało się sparaliżować jego ośrodek komunikacyjny, dlatego na przykład nie mógł przekazać Kasparowi żadnych informacji pisemnie, chociaż z biegiem czasu stopniowo odzyskiwał tę umiejętność. Przypominają sobie państwo, jak własną krwią próbował napisać na szybie imię Sofii? Oboje przytaknęli. Tak czy inaczej, Sofii wywarła niezwykle destrukcyjny wpływ na bruka, ale nie udało się jej przekazać posthipnotycznego polecenia. Kiedy Szadek przyjechał po bruka do motelu, temu udało się własnymi siłami wyrwać z paraliżu przysennego. W jaki sposób? Wbijając sobie nóż w szyję. Słucham? Na twarzy Lidii malowało się skrajne przerażenie, podczas gdy mina Patryka była całkowicie bez wyrazu. Tak. Powody tego zachowania nie są do końca jasne. Badania wykazały, że bruk w dzieciństwie połknął osę i omal się nie udusił. Przypuszczam, że Sofi odwołała się do tego zdarzenia i przeniosła bruka w tamten koszmar. Uważa pan, że dlatego perforował sobie tchawicę? Lidia chwyciła się za szyję, głośno przełykając ślinę. Tak. Kiedy leżał w karetce, przeszedł w fazę wybudzenia z paraliżu sennego i myślał, że się udusi. Jednocześnie wiedział, że ekstremalny bodziec, np. ból, może przerwać hipnozę, która w jego przypadku, jak już wspomniałem, nie była do końca udana. Jako lekarz miał jednocześnie świadomość, że taka rana nie jest wprawdzie zagrożeniem dla życia, ale zmusza do szybkiego działania. Poza tym wiedział też, że znajduje się gdzieś w pobliżu kliniki Teufelsberg, w której była nie tylko sprawczyni, ale również jej następna ofiara, Haberland, jego pacjent. Tu wchodzimy już w sferę spekulacji, ponieważ Brooke, po tej strasznej nocy, był w stanie zdać policji tylko fragmentaryczną relację. Nie mam dostępu do wszystkich akt. Może to przypadek, a może chciał upiec dwie pieczenie przy jednym ogniu. Że posłużę się tym staromodnym powiedzeniem. W każdym razie uzyskał pożądany efekt, chociaż w bardzo drastyczny sposób. Szadek zatrzymał się, ponieważ stracił kontrolę nad kierownicą, a Bruk dostał się dzięki temu do kliniki. I historia się zaczęła. Jeszcze nie. Dlaczego? Profesor spojrzał po raz kolejny na pytające twarze swoich królików doświadczalnych. No, zapomnieliście Państwo o Linusie. Dziś godzina piętnasta trzynaście? Patryk spojrzał przelotnie na zegarek, ale był to bardziej odruch niż chęć sprawdzenia godziny. Był 23 grudnia, dzień przed wigilią. Profesor wiedział jednak, że czas jest w tej chwili najmniejszym zmartwieniem jego probantów. Linus no tak, co się z nim stało? Sofi bić pację. Profesor zamrugał oczami i kontynuował wyjaśnienia. Sophie odłączyła przewód paliwowy, żeby Brooke został w klinice na noc. Dlaczego? spytała Lydia. Chciała go zabić. Był jej największym zagrożeniem, świadkiem naocznym. Poza tym nie mogła dopuścić do spotkania Bruka z Haberlandem, dla którego przecież zaplanowała rolę ostatniej ofiary, będącej niejako ukoronowaniem całej serii. W środku nocy wślizgnęła się do pokoju Bruka i najprawdopodobniej próbowała go udusić poduszką, co, zważywszy na obrażenia dróg oddechowych, nie wywołałoby specjalnych podejrzeń. Jednak zauważył ją Linus, który nie mógł spać i lubił włóczyć się nocami po korytarzach kliniki. Linus obudził Haberlanda i powiedział mu, co się stało: Sofie bić pację, Sofie chce zabić pacjenta. I dopiero w tym momencie zaczyna się cała historia. Patrick wyjął drżące dłonie z kieszeni kurtki i sięgnął po butelkę z wodą, ale jednak nie podniósł jej do ust. Zgadza się. Spłoszona przez Linusa Sophie nie zrealizowała swojego zamiaru wobec Bruka. Mruk uciekł przez okno, ale Karka musiała podjąć decyzję. W jaki sposób wyjaśnić, co po północy robiła w samej koszuli nocnej w pokoju Bruka? W jaki sposób mogła unieszkodliwić Linusa, który co prawda miał problemy z wyrażaniem myśli, ale nie był idiotą? Panikowana, zdecydowała się napisać krótką zagadkę na kartce i weszła do wanny. Gdy pojawił się Haberland i zobaczył kartkę w jej ręce, musiał wyjść z założenia, że Sofii jest czwartą ofiarą łamacza dusz, a nie sprawcą. Tak naprawdę? Chciała w ten sposób tylko zyskać na czasie, odwrócić uwagę i wprowadzić zamęt. A przy okazji nadarzyła jej się niespodziewana szansa, że jeśli dobrze wszystko rozegra, to złamie psychikę Haberlanda, a jednocześnie całą winę za wszystkie swoje zbrodnie zrzuci na Jonata Nabruka. Miała nawet licznych świadków, którzy mogliby to potwierdzić. Ale żeby wszystko się udało, gruć musiała pozostać opuszczona. Dlatego zabiła Rasfelda? zapytała Lidia. Jedyną osobę, która oprócz niej znała kot, tak jest. Kiedy Jasmin szła po korki do uszu, Szadek się przebierał, a pozostali zajęci byli opuszczaniem grodzi, uderzyła Rasfelda w głowę krzesłem, stąd krew na podłodze oddziału radiologii. Wciągnęła go do prosektorium i nieprzytomnego zamknęła w jednej z lodówek. A zagadka: skąd mogła w tym momencie wiedzieć, że odnajdą Rasfelda? Nie wiedziała. To był przypadek, a sama zagadka nie miała większego znaczenia. Jasmin była niestety tak opiekuńcza, że wcześniej przyniosła z pokoju Sofii rzeczy do ubrania, między innymi jej kitel, w którego kieszeni leżała już karteczka z zagadką. Sofi przeznaczyła ją w zasadzie dla Kaspara, ale wepchnęła ją w usta Rasfelda, wróciła na oddział radiologii i położyła się w tomografię. Jasmin wróciła, zauważyła, że profesora nie ma i sprowadziła pomoc. W tym czasie Sofii zaczęła się sama wiązać. Stąd jej jedna wolna ręka, strona 78. Profesor potwierdził słuszność uwagi Patryka uniesionym w górę palcem. Tak, i wtedy zaczęła krzyczeć, żeby odsunąć od siebie wszelkie podejrzenia. Szatański plan. Lidia nerwowo gładziła dolną wargę. Spowodowała, że wszyscy zaczęli ścigać przyjaciela i bronić wroga. Ale jak w takim razie wytłumaczyć, co się stało w pokoju z tomografem? Patryk znów stał się bardziej nieufny. Gdy Kaspar i Bachman podłożyli ogień. Dlaczego Bruk ich zamknął? Ponieważ tam byli bezpieczni przed Sofią, wyjaśnił profesor. Oczywiście pod warunkiem, że nie uwędziliby się w dymie. Dlatego włączył tomograf. Chciał ich przestraszyć, zanim podłożą ogień. Ale było już za późno wzniecili pożar, a on nie miał klucza do drzwi, żeby je ponownie otworzyć. Okej, okay, rozumiem. A hałas, który słyszeli na oddziale radiologii, to Linus, który sprowadził policję? Nie, jeszcze nie. To był wicher i śnieżyca. Ale to jednak właśnie muzykowi wszyscy zawdzięczali tamtej nocy życie. Zanim opadła gruć, uciekł na balkon, skąd kilka minut później wystraszył na śmierć Jasmin, zamykającą pokoje. Zeskakując, skręcił kostkę, ale w jakiś sposób udało mu się jednak dotrzeć do willowej dzielnicy, gdzie kilka godzin później Mike Hafner niemal go rozjechał. I to on zawiadomił policję? Profesor przytaknął. Co prawda trwało to jakiś czas, zanim funkcjonariusze zrozumieli paplaninę Linusa, ale Brukowi na szczęście udało się większość obecnych w klinice uchronić przed Sofią. Dirk Bachman, Sybil Pacwalk, Greta Kamiński i Mr. Ed przeżyli tę noc. W ostatniej chwili uratowano też Jasmin, westchnął. Ale dla Haberlanda było już niestety za późno. Za późno? Co się z nim stało? Gdzie jest teraz Sofii? Patryk podniósł głowę i patrzył na profesora z przymrużonych powiek, jakby jakieś światło raziło go prosto w oczy. Profesor odwrócił się do okna i patrzył w zapadający zmierzch. Cóż, właśnie z tego powodu dziś tu jesteśmy, powiedział w końcu cichym szeptem. Co pan przez to rozumie, usłyszał za sobą głos Lidii. To właśnie jest część eksperymentu. Po to musieli państwo tak dokładnie przestudiować akta. Po co? Powoli odwrócił się do swoich studentów, żeby wychwycić w całej historii prawdę, żeby wreszcie się dowiedzieć, co naprawdę się ze wszystkimi stało. Dziś godzina piętnasta piętnaście. Olej w grzejniku bulgotał coraz głośniej, ale temperatura w bibliotece wydawała się nadal spadać, im dłużej mówił. Jedyne, co mogę państwu jeszcze opowiedzieć, to to, że Sofii tamtej nocy zniknęła na zawsze. Profesor wyglądał w tym momencie, jakby nagle postarzał się o całe lata. Od tego czasu Mary przebywa na oddziale intensywnej terapii w szpitalu West End. Już samodzielnie oddycha i potrafi się komunikować, ruszając prawą powieką. Nie ma jednak żadnych informacji o dalszych istotnych postępach. Chwileczkę. Sofii zostawiła swoją córkę tak po prostu? Zapytał Patryk. Po tym wszystkim? Tak się początkowo wydawało. Coś trzasnęło w piecyku olejowym i profesor Omal się odruchowo nie odwrócił, żeby sprawdzić, czy to nie płonące polano w kominku. Jednocześnie zastanawiał się, czy jego słuchacze wychwycili narastające drżenie jego głosu. Jednak rok później pielęgniarki znalazły małą paczuszkę na stoliku nocnym Marii. Co w niej było? Spytali niemal jednocześnie Lidia i Patryk. W małym pudełeczku w kolorze bzu znajdował się naszyjnik z amuletem. Domyślają się Państwo zapewne, do kogo należał. Lidia niezdecydowanie podniosła w górę rękę, jakby była w szkole. Nikt nie zauważył, kto go podrzucił? Oddział intensywnej terapii nie jest specjalnie chroniony, odparł profesor. Wielu odwiedzających wkłada maski ochronne. Nie, nigdy nie zauważono nikogo, kto wchodził ani wychodził. Nigdy? Łańcuszek nie był jedynym prezentem. Każdego roku w okolicy Bożego Narodzenia znajdowano nowe prezenty. Raz była to mała buteleczka perfum, którymi pachniało już czoło Marii, gdy przyszedł czas na obchód. Był też zegarek, drogocenna moneta. I zawsze obok prezentu leżała mała, złożona na pół karteczka. Lidia wzięła głęboki oddech. Co było na niej napisane? Nic. Kompletnie nic. Profesor otworzył dłonie jak iluzjonista, który właśnie sprawił, że zniknęła trzymana przez niego chusteczka. Te prezenty są jedynym dowodem na to, że Sofi nadal żyje? zapytał Patryk nieufnie. Nie do końca. Podobno po wielu latach zgłosiła się na terapię do znanego psychiatry. Oczywiście nie podała prawdziwej tożsamości. Nazywała się bodajże Anna Spiegel. Po usłyszeniu tego nazwiska oboje studenci wzdrygnęli się. Patryk powoli otworzył usta. A psychiatrą był Wiktor Larenz. Wspomnieliśmy o nim na początku eksperymentu. Z Larencem nie można niestety dziś już porozmawiać o tym wydarzeniu. Jednak po zamknięciu jego gabinetu znaleziono akta, które właśnie Państwo przeczytali. Eksperci po dziś dzień spierają się, czy je napisał sam, czy może jego tajemnicza pacjentka. W każdym razie Prowadząc tę terapię sam popadł w chorobę. To znaczy Sophie Dorn alias Anna Spiegel mogła być rzeczywistym wzorem dla postaci, którą Lawrence podczas nawrotu schizofrenii reaktywował jako swoje urojenie, ale to już zupełnie inna historia, która nie ma dla nas większego znaczenia. Jestem innego zdania. W końcu kazał nam pan to czytać. Patrick postukał palcem w zamknięte akta. Jak pan myśli? Kto jest ich autorem? Cóż, profesor zwlekał z odpowiedzią. Jeśli mam być szczery, to moim zdaniem wskazówka znajduje się w samym tekście strona 191, pierwszy wers od góry. Protokoły Alcnera? Odczytała Lidia niepewnie. Profesor odetchnął głośno. Co może być anagramem imienia Larenz? Stwierdził. Po co miałby Larenz bawić się w grę słów we własnych aktach? Przecież profesor chce nam to właśnie powiedzieć. Lidia rzuciła przyjacielowi gwałtowne spojrzenie. Sofi wszystko napisała. Chwileczkę. Patryk zaśmiał się z niedowierzaniem. W jaki sposób? Raport niemal w całości napisany jest z perspektywy Kaspara. Skąd mogłaby wiedzieć, co on czuje, myśli, przeżywa? Tu przerwał i na jego twarzy pojawił się wyraz bezbrzeżnego zdumienia. Gdyby nie dostała się do jego umysłu. Brawo! Ręka profesora drżała, kiedy przeczesywał nią przerzedzone włosy. Od momentu zahipnotyzowania Haberlanda do pojawienia się policji minęło ponad półtorej godziny. Sophie miała wystarczająco dużo czasu, żeby dowiedzieć się wszystkiego niejako z pierwszej ręki. Miała przecież klucz do jego świadomości. O pozostałych faktach, których Haberland jej nie zdradził, mogła przeczytać później w gazetach. O tym na przykład, że Mike Hafner omalnie przejechał Linusa pługiem śnieżnym. Patryk nie mógł już dłużej wysiedzieć na swoim miejscu. Zerwał się z krzesła i rzucił wściekły. Czy to znaczy, że przez cały czas zajmowaliśmy się dokumentem stworzonym przez jakąś rąbniętą morderczynię i przez który już jeden psychiatra dostał świra? Stop, stop, stop. Profesor uniósł ręce w uspokajającym geście. To tylko pogłoska. Wcale nie musiało tak być naprawdę. Poza tym obydwoje państwo są pod opieką lekarza. Jeśli w ciągu najbliższych dni będzie się z wami dziać coś niepokojącego, proszę natychmiast się ze mną skontaktować. Postawił na stole aktówkę i wyjął z niej mały bloczek żółtych karteczek samoprzylepnych. Dlaczego? Co może się z nami dziać? zapytał Patrick podczas gdy profesor szukał długopisu. Jak już wszyscy wiemy, Sophie Dorn była opętana ideą hipnotyzowania ludzi wbrew ich woli. Eksperci jednomyślnie twierdzą, że po ucieczce intensywnie ulepszała i rozwijała swoje metody. Proszę przejść do rzeczy. W ponagleniu Patryka nie było cienia szacunku dla pozycji rozmówcy, czego profesor nie miał mu za złe, biorąc pod uwagę okoliczności. Naukowcy od dawna się spierają, czy możliwe jest zahipnotyzowanie człowieka przez nakłonienie go do przeczytania odpowiedniego tekstu. Co proszę? I czy faktycznie istnieją te protokoły Alcnera, o których mowa na 191 stronie? Być może właśnie trzymali państwo w rękach jeden z tych protokołów. Dokument z niewidocznym subtekstem, który potrafi odczytać tylko pod świadomość. Pan sobie z nas żartuje, prawda? W głosie Patryka słychać było nutki paniki. Mielibyśmy zostać oboje zahipnotyzowani tylko dlatego, że w pośpiechu przejrzeliśmy tu spisane przez jakąś wariatkę akta? Profesor przytaknął. Na tym polega eksperyment. Nie mogłem Państwa wcześniej o tym poinformować, ponieważ inaczej by nie zadziałał. I za to chciałem teraz przeprosić. Jednocześnie dodam, że osobiście w to nie wierzę i uważam za miejską legendę, naukowy mit, który wspólnie obalimy. A jeśli to jednak prawda, co się teraz z nami stanie? Nie wiem, ale jak powiedziałem, jeśli tylko pojawią się jakiekolwiek podejrzane objawy, które państwa zaniepokoją, proszę do mnie zadzwonić. Będzie mógł nas pan wtedy wyciągnąć z tego transu, jeśli oczywiście w nim jesteśmy? Powieki Lidii drżały. Jeśli w nim jesteście, to tak, na pewno. Znam przecież rozwiązanie. Rozwiązanie? Odpowiedź na ostatnią zagadkę: wyrzuć mnie, kiedy mnie potrzebujesz, weź mnie z powrotem, kiedy się już nie przydam. Jeśli istniał jakiś przekaz podprogowy, jakiś ukryty podtekst, to przypuszczam, że jego posthipnotyczne działanie może zostać powstrzymane tym rozwiązaniem. Tak pan przypuszcza? Jakie to uspokajające niech pan natychmiast powie, jakie jest rozwiązanie. Profesor pokręcił głową, kiedy Patryk groźnie wycelował w niego palcem. Jeśli bym je teraz państwu zdradził, eksperyment by się nie udał. Odczekajcie proszę kilka dni. Zobaczcie, czy coś w waszym życiu się zmieni. Róbcie notatki, ale nie przejmujcie się. Będę dla was dostępny o każdej porze dnia i nocy. Nic się państwu nie stanie. Nie wyjdę stąd, dopóki nie poznam tego cholernego rozwiązania. Patryk już prawie krzyczał. Drzwi za nim zaskrzypiały i do środka wsunęła się czyjaś głowa. U nas wszystko w porządku, nic się nie stało, powiedział profesor do starszego mężczyzny, który co prawda zmarszczył brwi, ale zaraz potem zamknął drzwi za sobą. Nie, nic nie jest w porządku, albo nam pan natychmiast zdradzi rozwiązanie tej zagadki, albo już dobrze, spokojnie, przerwał histeryczny potok słów Patryka. Był na to przygotowany, liczył się z taką reakcją. Podszedł do nich, zabrał im akta i wkleił w nie po jednej z żółtych karteczek, na których zapisał wcześniej adres e-mailowy. Lidia i Patrick popatrzyli na niego zdziwieni. Jeśli będą mieć Państwo jakiekolwiek wątpliwości, napiszcie do mnie. Otrzymacie odpowiedź, o którą mnie teraz prosicie. Teraz już tylko od Państwa zależy, czy chcecie przerwać eksperyment, ale proszę to zrobić tylko w ostateczności, w imię nauki, że tak powiem. Możemy się tak umówić? Profesor wrócił na swoje miejsce, zebrał dokumenty i zaczął je chować w zużytej aktówce. Lidia wstała. Ale udało się rozwiązać? zapytała niepewnie. Zagadkę Haberlanda. On przeżył, prawda? Profesor właśnie chciał spakować oryginał protokołu, jednak zatrzymał się. Nie, stwierdził cichym głosem i mgiełka smutku znów zasnuła jego oczy. Lidia skinęła głową, zupełnie jakby ta prosta zachęta miała wystarczać do wyznania tej najboleśniejszej ze wszystkich prawd. Wtedy, w tamtym szemranym barze, z o wiele za głośną muzyką i o wiele za bardzo rozcieńczonym piwem, nie stała przed nim nawet w połowie tak naga i bezbronna, jak teraz on stał przed nią. Zastanawiał się, czy Lidia jest tego świadoma, kiedy oznajmił, Przykro mi, ale obawiam się, że Niklasa Haberlanda. Nie udało się już uratować. Dziś godzina piętnasta czterdzieści dwie. Zardzewiała brama zatrzasnęła się z hukiem. Bardzo odważne posunięcie, burknął starszy mężczyzna, chowając do bocznej kieszeni roboczej kurtki pęk kluczy. Zaraz potem włożył rękawiczkę. W życiu bym nie pomyślał, że jeszcze kiedykolwiek pan tu wróci. To jednorazowa sprawa zajęcia ze studentami. Profesor zaśmiał się. No, ale pan też wciąż tu jest. Niestety. Dozorca skrzywił się. Odeszli kilka kroków od budynku. Zaglądam tutaj raz w miesiącu. Muszę dorabiać do renty, bo moja żona też już nie pracuje. Nikt nie chciał tego kupić? Bachman pociągnął nosem. Jego wzrok powędrował po zarośniętej bluszczem fasadzie, aż do dwuspadowego dachu willi. Ależ chciał. Po śmierci Rasfelda, oczywiście, na początek zamknęli klinikę. Co prawda w prasie nie było żadnych konkretów, ale za to aż roiło się od plotek. Nic dziwnego, bo przecież nikt oficjalnie się na ten temat nigdy nie wypowiedział. Brook wrócił do Hamburga i odrzucił wszystkie propozycje napisania książki o wydarzeniach tamtej nocy. Kucharka zatrudniła się w branży hotelarskiej, a Jasmin też rzuciła pracę. Słyszałem, że razem z Linusem nagrali jakąś płytę? Ponoć odnieśli nawet sukces. Szczerze mówiąc, wcale mnie to nie dziwi. Bachman popatrzył w górę. Stado wron przeleciało nad ich głowami. Tylko Greta jako jedyna zgodziła się na udzielenie wywiadu. Jak najpoważniej stwierdziła, że tamta noc wyleczyła ją z fobii i od tamtej pory może spędzać już Boże Narodzenie samotnie. Uwierzyłby pan? Stado rozproszyło się, żeby po chwili znów się połączyć. Bachman stracił zainteresowanie ptakami i znów spojrzał na profesora, który wzrok miał zmącony i z pewnością potrzebował już znacznie mocniejszych okularów do czytania. Do dziś ludzie myślą, że miała tu miejsce jakaś straszna masakra, w czasie której pacjenci zabijali się nawzajem. Dlatego wielu uważa, że tu straszy. To śmieszne, ale najwyraźniej odstrasza potencjalnych inwestorów. Planowano tu już różne rzeczy: hotel, restauracje, nawet luksusowe mieszkania, ale nic z tego nie wyszło. Czy wspomina się też o Sofii? Stary dozorca wzdrygnął się ledwo zauważalnie, słysząc to imię i zaczął się drapać po siwych bokobrodach. Dzieci gadają, że była wiedźmią i ciągle mieszka w tym domu, gdzieś na strychu razem ze swoją upośledzoną córką. Takie tam zdury. Zaśmiał się niepewnie, ale bił od niego taki smutek, jaki profesor rzadko widywał u dorosłej osoby. To ja się już pożegnam. Zrobię tylko jeszcze jedną rundkę wokół posesji. Kas. Dozorca urwał w półsłowa. Przepraszam. Nic się nie stało. Haberland podał mu rękę na pożegnanie. Wesołych świąt. Cieszę się, że mogłem pana znów zobaczyć. Dzięki za udostępnienie miejsca. Żaden problem. Najważniejsze, żeby nie weszło to panu w zwyczaj. Uścisnęli sobie dłonie i każdy poszedł w swoją stronę. Dwóch mężczyzn, którzy w jedną noc przeszli razem tak dużo, że w ich życiu nie było już miejsca na kolejne wspólne chwile, nawet na krótką pogawędkę. Haberland odwrócił się w kierunku wiatru i postawił kołnierz wydętego płaszcza. Ostrożnie postawił stopę na chodniku, wijącym się w dół do ulicy. Zapowiadano na dziś deszcz ze śniegiem i ostrzegano przed gołoledzią, dlatego włożył ciężkie zimowe buty. Wtedy przyszedł w skórzanych trzewikach, co ostatecznie stało się jego zgubą. Wtedy, we wcześniejszym życiu. Teraz był zupełnie innym człowiekiem. Nie okłamał Lidi, mówiąc jej, że Niklas Haberland nie żyje. Mężczyzna o tym nazwisku leżał na zawsze pogrzebany gdzieś na dnie jego duszy. Chociaż Bruk rozwiązał zagadkę i już po dwóch dniach wybudził go z hipnozy, to i tak ten czas spędzony w więzieniu własnej psychiki okazał się zdecydowanie za długi. Dzięki brukowi powrócił do rzeczywistości, ale nigdy nie stał się z powrotem sobą. Wyrzuć mnie, kiedy mnie potrzebujesz, weź mnie z powrotem, kiedy się już nie przydam. Często zastanawiał się, po co Sofii w ogóle zostawiała te zagadki. W końcu dzięki temu zostawiała swoim ofiarom możliwość powrotu do życia, z której Marii nie mogła skorzystać. Najpierw tłumaczył to sobie resztką człowieczeństwa, jakie zachowała. Później jako wyraz irracjonalnej nadziei, że któregoś dnia również jej córkę uda się wyrwać z labiryntu udręki za pomocą jednego tylko słowa. Dziś, po wielu latach cierpienia, wiedział już w czym rzecz. Zagadki stanowiły ważny element kary, dowód jej wszechmocy. Sofia wepchnęła go do piekła i zostawiła klucz w drzwiach od zewnątrz, ponieważ było jej obojętne, czy ktoś przyjdzie i otworzy lochy. Posiadała bowiem moc, dzięki której w każdej chwili mogła przyjść i na nowo je zamknąć. Weź mnie z powrotem. Od tamtej nocy żył w irracjonalnym strachu, że Sofi nie pojawia się dotychczas tylko dlatego, ponieważ ukrywa się w nim samym. Nie fizycznie, ale w znaczeniu metaforycznym. Skoro zadbała o to, że jednym tylko słowem można go było wyrwać z paraliżu przysennego, dlaczego nie przyjąć, że umieściła kolejną posthipnotyczną sugestię, o której nic nie wie? W końcu przecież miała nad nim kontrolę wystarczająco długo, żeby wyciągnąć z niego wszystkie informacje potrzebne do sporządzenia akt. Z tego właśnie powodu na każdy dźwięk telefonu, nieznajomego głosu czy obcego słowa wstrzymywał oddech. Odkąd uciekł z czyśćca swojej duszy, wciąż spodziewał się najgorszego. To był również powód, dlaczego zdecydował się na ten eksperyment. Musiał się dowiedzieć, jak wielką ona posiadła moc. Czy udało się jej znaleźć drogę do zakotwiczenia się w psychice jakiegoś człowieka po tylu latach od jej zniknięcia? Haberland przełknął ślinę. Drapanie w gardle mogło być początkiem przeziębienia. Blizny swędziały go jak zawsze, gdy zbliżały się opady śniegu. Najbardziej czułe na pogodę były blizny na piersi, ale z roku na rok podobnych cech nabierały też obumarłe tkanki wokół nadgarstków. Nagle poczuł coś mokrego na prawej dłoni i spojrzał w dół. Tu jesteś. Przywitał machającego ogonem psa, który podczas jego rozmowy z Bachmanem biegał po lesie. Nigdy jednak nie odchodził daleko. Tylna prawa łapa sztywniała mu coraz mocniej, nawet po krótkich spacerach, a prawe oko nie było już tak bystre. Czasy, kiedy musiał poskramiać Tarzana smyczą, Dawno już minęły. Obydwaj musimy teraz uważać, żeby się nie przewrócić, co? Czekają nas przecież jeszcze odwiedziny u Marii. Pogłaskał starego psa po głowie i odwrócił się ostatni raz. Ciemny monolit willi odcinał się na tle szarego zimowego nieba. Okna na dole były zaślepione stalowymi płytami. Jeśli chodzi o górne, ostatni agent nieruchomości zadowolił się zaciągnięciem sfatygowanych zasłon. W całym budynku nie paliło się ani jedno światło, tylko mała latarnia ogrodowa bujała się nad wejściem. Haberland zmrużył oczy. Przez krótką chwilę wydawało mu się, że zauważył ruch za wypłowiałą firanką, na samej górze, na czwartym piętrze, pod dachem. Ale było już ciemno, i poza tym musiał się nauczyć, że w tym miejscu, nawet w świetle dziennym, trudno było odróżnić rzeczywistość od złudzenia. Najpewniej coś mu się przywidziało a może to szczur albo przeciąg. Bo gdzieś rozbita była szyba, podciągnął ręka w płaszcza i podrapał się pod nadgarstku. Meteorolodzy mieli rację będzie padał śnieg. Pomyślał i obrócił się do tarzana, który patrzył na niego wyczekująco. Jak myślisz, może w tym roku będziemy mieli białe święta? Pies kłapnął przyjaźnie pyskiem i ruszył z miejsca. Haberland poszedł za nim. Zachwiał się i przestraszony poderwał do góry lewą rękę. Prawie stracił równowagę, ale zaraz z powrotem odnalazł pod podeszwami twardy grunt. Podążył swoimi śladami, które zostawił w zamarzniętej śniegowej brei. Ostrożnie, krok za krokiem, stąpał w dół podjazdu, zostawiając za plecami starą willę, która niegdyś była źródłem jego największego lęku, a teraz pusta i zrujnowana czekała na jakiś cud. Że pojawi się ktoś, kto wytrze z mebli kurz przeszłości, rozpali w kominku ciepły ogień i rozświetli wszystkie okna jasnym światłem, które będzie trzymać na dystans mroczne wspomnienia i przegoni złe duchy do piwnicy zapomnienia. I że wszystko znów będzie tak jak kiedyś. Uzupełnienia, podziękowania i przeprosiny. Nie wiem jak państwo, ale ja należę do ludzi, którzy zawsze czytają najpierw podziękowania, zanim zaczną lekturę pierwszego rozdziału. Nieraz już zabrało mi to przyjemność z czytania, ponieważ wielu autorów wykorzystuje ostatnie linijki swoich książek do odesłania czytelnika do literatury uzupełniającej, czym często zdradzają główny temat powieści i jej pętę. Ostatnio przeczytałem pewien historyczny thriller, w którym dopiero na końcu miałem się dowiedzieć, że morderca miał rozdwojenie jaźni. Dzięki podziękowaniom wiedziałem o tym już od samego początku historii. Po co o tym piszę? Ponieważ sam chętnie przekazałbym Państwu wskazówki, gdzie moglibyście jeszcze bardziej pogłębić medyczne tematy, które pojawiają się w tym psychologicznym thrillerze. Nawet jeśli wiele z nich wydaje się mało wiarygodnych, to większość spraw akurat znów stała się przedmiotem dyskusji. W jaki sposób jednak to państwu udowodnić, nie zdradzając za wiele treści? Na szczęście istnieje książka o neutralnym tytule Unzichtbare Ketten, niewidoczne łańcuchy, napisana przez psychologa doktora Hansa Ulricha Gresha. Kaspar nie potrafił sobie wprawdzie o tym przypomnieć, ale cytował niemal dosłownie z tego dzieła. W momencie składania do druku Unzichtbare Ketten udostępniono za darmo w internecie w wersji elektronicznej, za co chciałbym gorąco podziękować autorowi. Proszę wygooglujcie to dopiero po przeczytaniu książki. Również fascynujący podręcznik Psychologii. Oryginalny tytuł: Fundamentals of Human Neuropsychology który Kaspar znalazł w bibliotece, istnieje naprawdę. Napisali go Brian Kolb i Ian Q Wishow. Odsyłacze w książce są więc prawdziwe. Klinika Teufelsberg natomiast, podobnie jak reszta akcji, to czysta fikcja. Jak w każdym dobrym oszustwie również i w tym kryje się iskierka prawdy. Pozwoliłem sobie na umieszczenie istniejącej, podobnej architektonicznie prywatnej kliniki na berlińskim wzniesieniu Teufelsberg. Które w napadzie autorskiej megalomanii przesunąłem nieco bardziej w głąb dzielnicy Grunewald. Natomiast historia powstania samego wzniesienia to z kolei znów prawda. Na marginesie piosenka, którą Kaspar tak lubi, nazywa się In Between Days i wykonuje ją grupa The Cure, ale pewnie od razu to wiedzieliście. Jeśli jednak nie udało się Państwu jeszcze rozwiązać ostatniej zagadki łamacza dusz, podaję małą wskazówkę. Rozwiązanie ukrywa się w poniższych podziękowaniach. Prawda, Gerlinde? Jak zawsze na początku chciałbym gorąco podziękować Państwu, ponieważ gdybyście nie czytali moich książek, musiałbym robić rzeczy, które sprawiają mi o wiele mniej radości niż pisanie na przykład, pracować. Wielkie dzięki również za Państwa liczne uwagi, wskazówki, rady, za słowa krytyki i pociechy. I w ogóle za wszystko, co dociera do mnie na mój adres e-mailowy ficekmałpa.sebastianficek.de albo za pośrednictwem księgi gości na www.sebastianficek.de Czasami czuję się jak piosenkarz, który do występu potrzebuje tylko mikrofonu, podczas gdy cała armia roadies musi wykonać za niego naprawdę ciężką pracę, rozkładając niezbędny sprzęt. Jak na przykład Roman Hocke. Jedyny człowiek, któremu w nieskończoność można powtarzać, że jest najlepszym agentem literackim na świecie, bez obawy, że uderzy mu to do głowy. Manuela Raszke, bez twojego zarządzania byłbym całkowicie bezradny, zdemoralizowany i najprawdopodobniej siedział w więzieniu. Gerlinde, twoje rady jako największej na świecie fanki horrorów i thrillerów, również i tym razem okazały się nieodzowne. Dziękuję, że stanowisz kotwicę w szaleńczym wirze naszego życia. Zabinę i Klemens Ficek, umożliwiliście mi przechwalanie się waszą medyczną wiedzą, wprowadzając mnie między innymi w podstawy wirtopsji. W podziękowaniu zwalam na was wszelką winę za ewentualne błędy. To chyba sprawiedliwy układ. Christian Meyer, super, że wszyscy biorą cię za mojego ochroniarza, tylko dlatego, że tak wyglądasz. Będę cię teraz zabierał na wszystkie spotkania z czytelnikami i zasypywał przy tym pytaniami o broń palną. Zabrina Rabow. Powiadają, że pracuje z nielicznymi, ale to muszą być najlepsi. Nie tylko dlatego cieszę się, że przed laty skrzyżowały się nasze drogi i od tego czasu zajmujesz się moim PR-em. Wreszcie mnóstwo ludzi, którzy imponują mi swoimi umiejętnościami, wiedzą i kreatywnością i którym dziękuję za to, że mnie zainspirowali. Zolt Beks, Olivia Kalkofe, Christoph Minardi, Jochen Trus. Andreas Frutiger, Arno Müller, Thomas Koszwicz, Simon Jiga, Thomas Zorbach, Jens Diesens, Patryk Hocke, Peter Prange i oczywiście osoba, o której nie sposób zapomnieć mój ojciec, Freimut Wicek. Pora teraz na osoby, których nie powinno brakować w żadnych podziękowaniach, ponieważ bez nich autor by nie istniał. Karolin Grell Dzięki precyzyjnym pytaniom, jakimi opatrujesz maszynopis, Twoja skrupulatna i jednocześnie życzliwa redakcja jest wręcz perfekcyjna. Dopiero dzięki Tobie ze zbioru pomysłów powstaje ciekawa i godna przeczytania książka. Regin Weisbrod, niewiarygodne. Teraz już wiem, dlaczego tak wielu autorów o Tobie marzy. Jeśli nie zajmiesz się redakcją także mojej następnej książki, niestety będę musiał Cię zabić. Nie żartuję, nazwę Twoim imieniem czyjeś zwłoki. Doktor Andrea Müller. Pani mnie odkryła i tym samym zrobiła ze mnie autora. Na szczęście mogliśmy jeszcze razem popracować nad szkicem powieści, zanim w związku z pani sukcesem nie została pani bezczelnie podkupiona przez konkurencję. Beate Kukerc i doktor Hans-Peter Ubleis. Dziękuję Państwu, że i w następnych latach dacie mi to, o czym inni mogą tylko marzyć. Pieniądze. Żartuję, oczywiście mam na myśli ostoję, jaką jest dla mnie Państwa wspaniałe wydawnictwo Druna Knała. Klaus Kluge: Nie boisz się wypróbowanych, nowych i zwariowanych pomysłów marketingowych, i dlatego nie tylko branża, ale i ja patrzę na Twoje działania z uznaniem. Tylko, że za uścisk mojej spoconej dłoni nic sobie nie kupisz. Zbile Dicel: Dziękuję Pani za poprawienie moich pomysłów przez kreatywną pracę podczas produkcji. I znów, prawie na samym końcu podziękowań, wymieniam najważniejsze osoby całą armię ludzi, którzy pracują w produkcji, dystrybucji, w księgarniach i bibliotekach, i zadbali o to, żeby Państwo trzymali teraz tę książkę w ręku. Wreszcie, muszę jeszcze przeprosić niektóre osoby, które bez skrupułów okradłem, żeby napisać tę książkę. Na przykład Helmuta Rasfelda. To z nim dane mi było przez lata pracować w radiu i to on przekazał swoje charakterystyczne nazwisko człowiekowi, z którym na szczęście nie łączą go żadne podobieństwa. Pani Pacwalk była tak naprawdę moją ulubioną kucharką w przedszkolu. Dziękuję, że nie kazała mi pani nigdy zjadać wątróbki. Sorry fruti, że nazwałem imieniem twojego syna osobę o zdecydowanie dziwacznym sposobie zachowania. Tylko Mark nie powinien narzekać. Wyraźnie mnie swego czasu prosiłeś, żebym wykorzystał kiedyś twoje nazwisko w powieści. Jak to mówią, warto uważać z wypowiadaniem życzeń, bo czasem mogą się spełnić. Panie Haberland. Sebastian Ficek. Postscriptum. Bez obawy. To, co państwo właśnie przeczytali, to tylko powieść, żadne tam istniejące naprawdę akta pacjenta. Jestem tego niemal pewny. Zapraszamy do pozostawienia swojego komentarza. Zapraszamy do pozostawienia swojego komentarza. Zapraszamy do pozostawienia swojego komentarza.